taki freelancerski świat też ma swoją ciemną stronę, nie? Ma swoją ciemną stronę, no bo jest bardzo wiele osób, które nie potrafią, a twierdzą, że potrafią. Oryginalność w copywritingu jest bardzo często przereklamowana. Klienci po prostu porównują cenniki copywriterów, no i wybierają opcję, która dla nich cenowo jest akceptowalna. I ja mówię, że to jest taki trochę zawsze najkrótszy brief copywritera. Co robisz? Dla kogo to robisz i co ktoś z tego będzie miał? Płacenie copywriterowi za teksty to jest tak, jakby płacić w restauracji za to, że kelner przynosi ci danie do stolika. To jest taki element, który bardzo rzadko gdzieś się pojawia w wycenie w ogóle usług. Ile czasu jest dzięki tym usługom w stanie zaoszczędzić klient? Choć może za mało podkreślamy, że to, na czym zarobi również klient, to nie jest to, że będzie miał jakiś tam zysk z jakichś produktów, ale właśnie zaoszczędzi czas, który przecież też jest płatny, tak? Też kosztuje. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Podobno copywriter powinien się dobrze wysławiać i nie znam osoby, która byłaby bardziej wysławiona niż moja dzisiejsza gościni. Urzekła mnie tym, że każdego klienta traktuje indywidualnie w trosce o najwyższą jakość usług. Z nami jest Aneta Łatwik. Siema. Cześć Danielu, to tak, dwie sprawy na początek. Po takim intro to muszę bardzo ładnie mówić przez cały czas i się postaram. Druga sprawa, no to wyjaśnijmy od razu, tak, że ta najlepsza jakość usług to oczywiście taki żart trochę, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że naprawdę tak się reklamuje. To jest oczywiście przekąs duży, bo dokładnie Właśnie tak to mnie nie piszę. urzekło. Dokładnie tak nie piszę. Aneto, skoro jesteśmy przy pisaniu, to co ostatnio napisałaś za forsę? To co zwykle. Czyli treści na stronę internetową i treści do landing page'a sprzedażowego, bo tym najczęściej się zajmuję. Jest dokładnie to. Jakaś branża, tematyka, coś ciekawego, coś unikatowego, czy po prostu landing? Branże, no różne. Fotograf, inwestowanie w nieruchomości, firma szkoleniowa. No, jeśli chcesz znać jakby przekrój branż. To akurat to ostatnio miałam na tapecie. Kumam. To jest ta jedyna sytuacja, to plus kopie sprzedażowe, to jest jedyna sytuacja, w której byłbym skłonny powiedzieć, że copywriter może pisać o wszystkim. Bo tutaj te treści sprzedażowe, to one są takie bardziej uniwersalne według jakichś konkretnych zasad. Bo tak jak z jeżdżeniem samochodem. Tak samo mniej więcej się jeździ samochodem po Bydgoszczy jak po Katowicach, nie? No inne ulice, wiadomo, inne znaki. Tak, Tak ale znasz jest. znaki, znasz zasady ruchu. W związku z tym no, nie masz problemu prowadzić w wielu miejscach. Tak samo dobrze, jeżeli w ogóle dobrze prowadzisz. Oczywiście, zgadzam się. Masz rację, Danielu, że o ile w takim content writingu, czyli takim pisaniu na przykład treści edukacyjnych, poradnikowych, na blogi eksperckie, to rzeczywiście znajomość tematyki bardzo się przydaje. O tyle w treściach sprzedażowych i treściach na strony internetowe faktycznie ten przekrój może być bardzo, bardzo, bardzo duży. Chociaż pewnie są branże, każdy copywriter, projektant treści tak ma, że pewnie są branże, gdzie więcej informacji musi zebrać, żeby się zorientować, jak ta branża funkcjonuje, no bo nie jest ona mu znana. A są takie branże, które no, gdzieś tam od ręki lecą, bo gdzieś tam bardziej w tym siedzimy. W tym kontekście to content writera porównałbym bardziej do przewodnika po danym mieście, że no, jeśli chcesz być przewodnikiem po Bydgoszczy, no to już wypadałoby te Bydgoszczy znać. To tak Jasne, trochę jasne. lepiej niż nawigacja GPS w Tak, samochodzie, nie? i wiedzieć, że z Toruniem to raczej nie żartujemy o Toruniu, nie? Albo żartujemy o Toruniu. Tak, wiem, zgadza się. Miałem ziomka z Torunia, potwierdził, że tam są śmieszki. Są śmieszki, heheszki. Tak, to tak samo jak między Katowicami a Sosnowcem na przykład, nie? To jest tak analogicznie, tak. Bardzo lubię Sosnowiec. Mimo tego, że jestem jednak z aglomeracji katowickiej. A konkretnie? Z Zabrza. Skąd w ogóle u ciebie decyzja o copywritingu? Bo w pewnym momencie życia wydało mi się, że to jest coś, co potrafiłabym robić. Dlatego, że jestem z wykształcenia filologiem polskim i
i gdzieś tam operowanie słowem, słowo jako tworzywo było mi zawsze bliskie. I kiedy pomyślałam sobie, czym ja bym się w życiu mogła zajmować, gdy chciałam zmienić pracę, to pomyślałam sobie, że tworzenie treści za pieniądze dla kogoś, to jest pewna droga, którą mogłabym podążyć. I cieszę się, że udało mi się ten plan zrealizować. W Twoim portfolio widziałem głównie treści na strony www, na landingi sprzedażowe i ogólnie treści sprzedażowe. I kolejne pytanie jest o to, skąd decyzja o pójściu w tym kierunku? Czemu nie artykuły albo media społecznościowe? Wiesz co, ja oczywiście też piszę, chociaż już teraz coraz rzadziej i treści na blogi, i treści, zdarza mi się pomóc klientom w tworzeniu treści na social media, ale faktycznie tym, co lubię robić najbardziej, to są treści na strony internetowe, strony docelowe. Dlaczego? Dlatego, że akurat ten dział projektowania treści, on się bardzo dla mnie wiąże z takim myśleniem strategicznym. Tam jest więcej wymyślania, tam jest dużo tworzenia koncepcji, łączenia kropek, takiego myślenia globalnego o tekście, niż takiego tylko i wyłącznie pisania. To mi się chyba najbardziej podoba, dlatego właśnie głównie takie usługi oferuję. Fajna kwestia tego szerszego spojrzenia, tego myślenia globalnego, tego w ogóle słowo klucz myślenie, bo czasem zdarza mi się widzieć, że wiesz, że copywriter wychodzi z założenia, ktoś po darmowym kursie czy tutorialu na YouTubie, że copywriting to jest pisanie. I niektórzy się odpalają. Ja już chyba powoli wyrastam z tego, żeby się odpalać na takie rzeczy, ale z Pawłem Ciskiem rozmawiałem właśnie, że on uczy myślenia. On nie uczy pisania, on uczy myślenia, bo jak umiesz myśleć, to niezależnie od tego, czy wyjdzie AI, czy wyjdzie robot, czy będzie Neuralink, który zamienia myśli w słowa, czy cokolwiek z tych rzeczy, to potrafiąc myśleć, poradzisz sobie, a potrafiąc tylko pisać, no coś cię zastąpi. Tak, ja się to absolutnie zgadzam. Copywriting, projektowanie treści, to jest głównie myślenie. To jest pewien sposób myślenia o komunikacji. To nie jest dobieranie słów, chociaż oczywiście pewna zręczność językowa, znajomość formuł, jakichś struktur oczywiście pomaga, bo to są pewne narzędzia, którymi się po prostu posługujemy. Natomiast tą zasadniczą rzeczą to jest myślenie o komunikacji. Jeżeli piszemy tekst na stronę www, to taką perspektywą, którą powinniśmy przyjąć, jest perspektywa nie co ja jako marka chcę napisać na stronie, ale ta właściwa perspektywa to jest co mój odbiorca będzie chciał na tej stronie przeczytać. I przyjęcie takiej perspektywy wszystko zmienia. Bo w tym momencie okazuje się, że niekiedy na przykład ktoś słabo zna tak naprawdę właśnie odpowiedź na pytanie, co mój odbiorca, co mój potencjalny klient chciałby na stronie przeczytać, o czym, co go interesuje, jakie informacje są dla niego istotne. I w tym momencie pojawiam się ja, czy pojawia się projektant treści. I właśnie z tego wszystkiego, co klient mu opowiada o swojej marce, potrafię teraz to przełożyć, przetłumaczyć w pewien sposób na język odbiorcy. Potrafi z tego wyłuskać to, co będzie interesujące dla odbiorcy, a nie to, co tak naprawdę jest interesujące dla marki, dla nadawcy tych treści na stronie internetowej. Dlatego zgadzam się absolutnie, że taką podstawową umiejętnością projektanta treści jest myślenie o komunikacji, a nie pisanie, nie dobieranie słów. Okej. No to teraz trudne pytanie. Jak się dowiedzieć tego, co ten klient chce przeczytać na mojej stronie? A to nie jest trudne pytanie. To jest bardzo łatwe pytanie. Po prostu trzeba zapytać. A jeśli chcesz coś wiedzieć, to po prostu trzeba zapytać. Oczywiście ja wiem, że ty się tak naprawdę właśnie o to pytasz, tak jak zapytać naszego klienta, co on by tam chciał. Trochę jest tak, że tutaj wchodzi już trochę tak,
takie poletko strategiczne, tak? Właśnie są osoby, które są strategami marki albo pomagają właśnie markom poukładać te wszystkie klocki. Jednym z tych klocków właśnie jest taka znajomość odbiorcy. No ja nie jestem strategiem marki, ja się tym nie zajmuję, ja jestem projektantem treści i ja bardziej z tej strategii marki wyjmuję różne elementy, korzystam, to jest dla mnie taka baza, taki fundament, na którym ja pracuję, więc tutaj nie wiem, czy do końca mogę kompetentnie na twoje pytanie odpowiedzieć, ale no jeżeli my jesteśmy przedsiębiorcami, to na pewno klienci do nas wracają z jakimś feedbackiem, o coś się pytają w mailach, podczas rozmów mają jakieś wątpliwości, coś jest dla nich niejasne. Możemy oczywiście pytać w ankietach, możemy pytać w newsletterze, możemy obserwować to, jak na przykład reagują na ofertę naszej firmy w social mediach. Czyli tak naprawdę możemy ma bardzo wiele źródeł, z których te informacje możemy czerpać. Więc myślę, że tutaj właśnie tą drogą trzeba było gdzieś tam pójść i po prostu. Albo po prostu klienta zapytać, tak, co jest dla ciebie niezrozumiałe, czego ci brakuje, czy ty to rozumiesz, dlaczego tak, dlaczego nie, po prostu pytać. Pytanie jest trudne, tylko odpowiedź jest łatwa, że po prostu zapytać, bo czasem mam wrażenie, że ludzie, wiesz, za bardzo się tak zmuszają, że okej, dobra, ktoś to będzie czytał, to co on chce tutaj zobaczyć i wiesz, siedzisz przed komputerem i myślisz, co ta osoba chce tutaj zobaczyć, zamiast iść do tej osoby i się zapytać, ej, słuchaj, mamy tutaj firmę taką i taką i ona sprzedaje to i to, czy to się wpisuje w twoje potrzeby? Jakie ty masz potrzeby tutaj? Co cię tu uwiera? Co ta firma mogłaby ci dać, żebyś był skłonny zapłacić tyle i tyle kasy za to? Ale ludzie tego nie robią. To jest jedna rzecz, że chcą tak jakby czytać w myślach albo wywrócić ze szklanej kuli, ale też i boją się zapytać, boją się iść i zapytać, bo nie wiem, bo wyjdzie niekompetencja, albo wyjdą na głupka, czy coś takiego. No tak, bo to może się okazać, że tak naprawdę to, co oferuję, albo to, w jaki sposób mówię o tym, co oferuję, jest po prostu, trzeba to zmienić. Niekiedy trzeba zmienić komunikację całej, zmienić komunikację oferty, zmienić komunikację marki, bo ona właśnie nie trafia do klienta, tak? I faktycznie pytania mogą być niebezpieczne. Bo te odpowiedzi, które uzyskamy, mogą spowodować, że zobaczymy konieczność zmiany. Pierwsze pytanie, które ja sobie zadaję, jeśli tworzę treści na strony internetowe, to jest to, czy to, w jaki sposób właśnie mówimy o tym, co robimy, będzie dla klienta zrozumiałe. Czy on będzie wiedział, czym my się tak naprawdę zajmujemy. A to nie jest takie oczywiste, tak? Bo to jest naprawdę trudne, żeby w prosty, jasny, przejrzysty i w miarę skondensowany sposób powiedzieć naszym klientom, czym my się zajmujemy, dla kogo my się tym zajmujemy i co ktoś będzie miał z tego, że my się tym zajmujemy. I to są takie w sumie trzy pytania. I ja mówię, że to jest taki trochę zawsze najkrótszy brief copywritera. Co robisz? Dla kogo to robisz? I co ktoś z tego będzie miał? Jeżeli ktoś potrafi mi odpowiedzieć na te trzy pytania w sposób krótki, zwięzły, to ja wiem, że on dokładnie ma przemyślaną komunikację, to w jaki sposób chce komunikować swoją ofertę i to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajny materiał. Ale niekiedy się zdarza, że klienci mają problemy, żeby to powiedzieć krótko albo nagle ich takie pytania, bardzo proste pytania, zaskakują. Są klienci, którzy przychodzą do mnie nawet z całymi strategiami marki, nie, rozbudowanymi. Ja mówię, dobrze, okej, super, a teraz ja chcę, żebyś mi jednym zdaniem odpowiedział na te trzy pytania. Jednym zdaniem. Jak te trzy zdania będą brzmiały? No i ktoś ma problem. Nie? Bo i mówi, no ale jak tutaj, prawda, teraz, no ja tyle robię, ta moja oferta jest taka rozbudowana, albo ja przecież mam tyle grup odbiorców, nie? Ja w jaki sposób ja mogę jednym zdaniem właśnie, bo jeżeli my coś mamy określić jednym zdaniem, to my się musimy zastanowić bardzo, bardzo, bardzo dobrze, co jest tą naszą esencją, co jest tym naszym clue, co jest tym tak naszym absolutnym rdzeniem. I myślę, że każdy, kto oferuje komukolwiek jakiekolwiek usługi, powinien to wiedzieć.
jaki chcesz mój rdzeń, powiedzieć coś jednym zdaniem. Nie? I to jest taki trochę test, na który każdy, kto przychodzi do, myślę, każdego copywritera, nie tylko do mnie, musi być przygotowany. Bo copywriter właśnie wyciąga niekiedy takie ciekawe rzeczy i zadaje takie ciekawe pytania, na które odpowiedzi wcale nie są takie proste. Ale staną się proste, tak? No bo właśnie dobry copywriter potrafi gdzieś tam w taki sposób rozmawiać z klientem, że w końcu ten rdzeń gdzieś wychodzi, gdzieś się pojawia, ta esencja, to najważniejsze. Jak mówisz, zacząłem się zastanawiać, czy ja dostatecznie jasno przekazuję swoim klientom, co ja komunikuję, bo ja mówię, że piszę pieniądze, ale czy to jest do końca jasne, czy o co tutaj chodzi? To będzie do zastanowienia, to będzie moja praca domowa po tym odcinku. No dobra, Daniel, ja uważam, że generalnie wszyscy jesteśmy w drodze do czegoś, nie? To, że ja mówię, że to jest takie proste, to wcale nie znaczy, że to też nie jest zadanie do mnie. Poza tym ja myślę, że to w jaki sposób my komunikujemy naszą ofertę, to nie jest coś wyrytego w kamieniu. To też się zmienia, tak? To, że ja napiszę teksty na stronę internetową i uważam, że one są super, to za rok, za dwa, za półtorej może się okazać, że okej, ja chcę to w inny sposób komunikować, tak? Bo coś się zmieniło w tym, jak ja myślę o tym, co robię, albo do jakich klientów chcę trafiać, albo chcę teraz przesunąć akcenty, tak? Chcę coś innego zaakceptować w swojej ofercie, więc to nie jest nic wyrytego w kamieniu i takie pytania sobie trzeba zadawać stale. To nie jest tak, że raz sobie na to odpowiem i wow, nie? Zrobione, odhaczone. Nie, wszyscy są w drodze, myślę. I to jest naturalna rzecz, że kiedy jesteśmy, kiedy oferujemy jakieś usługi, prowadzimy własną firmę, to się po prostu zmienia, tak? I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne właśnie, żeby takie pytanie sobie stale zadawać, żeby cały czas sprawdzać, czy to w jaki sposób ja komunikuję swoją ofertę, to co robię, siebie jako markę, to jest jeszcze cały czas spójne ze mną. I na przykład na własnym przykładzie, no ja już tam nie wiem, od roku przynajmniej się zbieram do tego, żeby zmienić treści na swojej stronie internetowej, żeby trochę właśnie inaczej rozłożyć akcenty, żeby te treści zmienić. No i oczywiście wiesz, no, szef bez butów chodzi. Ja nigdy nie mam na to czasu wystarczająco, albo mam jakieś szkice gdzieś tam i cały czas gdzieś mi brakuje przestrzeni, żeby temu nadać ostateczną formę. Więc Danielu, nie martw się. Jeżeli uważasz, że czujesz, że piszesz pieniądze, to jest, zastanawiasz się nad tym, czy to jest ten komunikat, który ciebie określa, to bardzo dobrze się nad tym zastanawiasz. Ja ci powiem zresztą, że ja zawsze, kiedy widzę, jak ty działasz w internecie i mówisz o sobie, o tym, co robisz jako copywriter, to zawsze mi przychodzi do głowy taka refleksja, jak w bardzo różny sposób copywriterzy czy projektanci słowa, z projektanci tekstów się jak bardzo różnie mówią o tym, czym się zajmują, jak bardzo różnie o tym opowiadają, tak? Bo są rzeczywiście osoby, które gdzieś tam bardziej się koncentrują na samym rzemiośle, a nie na tym kontekście takim biznesowym, a ty bardzo mocno gdzieś tam akcentujesz, że copywriting to naprawdę biznes, za którym się zarabia pieniądze. I to jest coś, co ciebie wyróżnia. To jest ciekawe, nie? Że gdzieś tam bardzo ciebie mocny jest ten akcent, ten motyw finansowy, zarabiania pieniędzy. No, tak sobie myślę, kurczę, nie, że tak różne, bardzo różnie copywriterzy mówią o tym, czym się zajmują. Tu by brzmiało to, co mówiłaś wcześniej, że te trzy pytania i jedno z tych pytań jest, co to mi daje? To tak sobie właśnie wykoncypowałem, że koniec końców to, co my robimy, sprowadza się do hajsu. Znaczy, może nie hajs jest celem samym w sobie, tylko ten hajs jest środkiem do czegoś. I wszyscy ten środek chcą uzyskać. I copywriterzy, którzy piszą czy projektują treści, i firmy, które te treści później odbierają, że one są gdzieś tam po drodze do osiągnięcia tego hajsu, a z tego hajsu będzie coś tam dalej. Czy prezes będzie miał czas, żeby sobie wziąć urlop, czy prezes firmy będzie miał hajs, żeby sobie kupić jacht, czy będzie, nie wiem, mógł w końcu przejść na emeryturę. Coś, do czegoś ten hajs prowadzi i trzeba to zrozumieć, ale żeby nas ten hajs tam doprowadził, to trzeba go zrobić. Tu też podobało mi się hasło Sławka Borowego z agencji Asante, który ma taki catchphrase: róbcie hajs.
I to mi tak strasznie mi się to spodobało. Po prostu róbcie hajs. Powiem szczerze, że nie taka perspektywa, to nie do końca moja perspektywa, bo jestem z tych, którzy raczej mają problemy z myśleniem o pieniądzach. Może dlatego tak bardzo mi się podoba to, jak ktoś potrafi tak otwarcie o tym po prostu mówić, nie? I właśnie mówi w taki sposób, że robimy hajs, nie? No przecież tak naprawdę po to robimy, nie? Żeby na tym zarobić. Bo jest, wiesz, bo jest też jakby taka drugi świat biznesowy, który mówi, pomagamy, wspieramy, wiesz, o co chodzi, nie? I w ten sposób komunikujemy to, co robimy. Jesteśmy dla klientów, zmienimy twoje życie. Moją misją jest to, żeby teraz właśnie pomagać klientom. I ten aspekt finansowy jest taki trochę, oczywiście tam gdzieś jest, ale on nie jest w centrum, nie? Pieniądze są jakby wynikiem tego, że ja pomagam. Nie wiem, być może to są takie troszeczkę dwa światy męskiego i kobiecego myślenia o biznesie. Nie? Bo ja gdzieś to też tak troszeczkę postrzegam, że jest taki trochę miękki, kobiecy biznes instagramowy, nie? Gdzie właśnie się koncentrujemy na emocjach, wspieraniu, pomocy, byciu z klientem, jakby towarzyszeniu klientowi, przeprowadzaniu go, nie, z jakiegoś punktu A do punktu B. I jasne, pieniądze są, tak, wiadomo, że ktoś mi za to zapłaci, ale jakby gdzieś to nie jest ten główny cel. No, jest jeszcze taki świat, oczywiście ja tutaj używam tego męskiego i kobiecego w takim troszeczkę stereotypowym sensie, jakby tak, żeby to rozróżnić, nie? Żeby gdzieś tam odwołać się do pewnych takich skojarzeń. Nie jest jeszcze ten męski biznes, gdzie mówimy otwarcie, robimy hajs, patrz, pokazujemy sobie tutaj niewyciągi z konta, pokazujemy sobie tutaj tabelki w Excelu, nie? Robimy live na temat tego, że ile zrobiłem w tym roku pieniędzy, nie? I tutaj oczywiście gdzieś tam nie ukrywamy tego, że dobra, pomoc pomocą, nie, mam coś wartościowego, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to było tak zrobione, żeby dało mi to po prostu zarobić. I są gdzieś takie dwie, być może skrajności, i gdzieś chyba ja osobiście gdzieś chcę być gdzieś po środku chyba trochę, żeby z jednej strony tak twardo o tych pieniądzach nie mówić, ale z drugiej strony też, żeby mieć świadomość, że oczywiście tak, to, że pomagam klientom i to, że przy nich jestem, no to nie znaczy, że o tych pieniądzach, o tym zarobku, o tym, żeby po prostu gdzieś ten komfort finansowy sobie zapewnić, nie myśleć. Właśnie to miałem powiedzieć, że moim zdaniem to się nierozerwalnie łączy i przenika. I że trzeba to wypośrodkować, bo z jednej strony drażni mnie, kiedy firma, wiesz, komunikuje, że jej zależy tylko na pieniądzach, że jej nie obchodzi nic, tylko mnie obchodzi to, co masz w portfelu i to, co ty możesz mi z tego portfela dać. To mnie drażni, ale drażni mnie też takie, wiesz, takie słodko pierdzące, że bo my tu jesteśmy dla misji, bo my tu jesteśmy, żeby zbawiać świat. Wcale nam nie zależy na pieniądzach. Znaczy, jak dacie nam pieniądze, to będzie fajnie, my je weźmiemy, nie? Ale to nie na pieniądzach nam zależy. No, jeżeli organizacja nie jest non-profit, jeżeli to jest spółka z o.o., jeżeli to jest JDG, jeżeli to jest ktoś na etacie, jeżeli to jest ogromna korporacja, no kurde, żadna korporacja światowa nie wmówi mi, że ona nie robi tego dla pieniędzy. No bo dlaczego to robi? Po co to robi? Nawet jeśli jest firma taka jak Patagonia, przy czym ja Patagonię bardzo szanuję. Oni mówią, że oni sprzedają ciuchy, ale oni chcą wspierać środowisko i ten gostek, który teraz chyba zrzekł się swoich udziałów i sprzedał je i przeznaczył na ratowanie środowiska, to jest bardzo spoko, ale oni też tak nie gubią tego hajsu po drodze mimo wszystko, nie? A pozostałe korporacje, wiesz, my przestajemy teraz komunikować, że chodzi nam o hajs, bo my się chcemy wyróżnić na rynku, więc my teraz się będziemy komunikować, że nam zależy na tym, żeby wspierać sportowców butami za 1000 zł za parę na przykład, nie? No i to zalatuje takim trochę bullshitem, moim zdaniem. Jasne, że jakby świat dużego biznesu, dużych korporacji to jest coś, to jest jakby ten taki jeden świat, ale jak gdzieś wiesz, dla mnie jest bliższy świat jednak takich jednoosobowych działalności gospodarczych, małych marek osobistych.
I więc jak gdzieś tutaj mam, w tym obszarze mam doświadczenia. Wiesz, jak patrzę na twoje, na twój claim, nie, że tam zarobić, napiszę ci pieniądze, to sobie zawsze myślę, wow, jakie to jest w sumie, jaka to jest odważna deklaracja. Nie? Bo ja, bo tak się zastanawiam, to jest w sumie pytanie do ciebie, Danielu, nie? Jak ty to czujesz? Czy ty naprawdę gdzieś tam uważasz, że można napisać komuś pieniądze? W takim sensie, że naprawdę możesz komuś obiecać, tak, jak ja napiszę tekst, nie, to nie, dobra, ten kurs online masz sprzedany, nie? Po prostu. Albo ja ci napiszę, nie wiem, te artykuły, klienci zaczną do ciebie walić drzwiami i oknami, nie? I naprawdę na tym zarobisz. Bo dla mnie to jest po prostu odważna deklaracja, nie? I ja mówię, wow, szanuję. No odważnie, nie? Wiesz, bo ja sobie wyobrażam klienta, który do ciebie po prostu przychodzi i mówi, dobra Daniel, nie? Napiszesz mi pieniądze, spoko, to ja chcę tekst na landing page sprzedażowej, masz mi go tak napisać, że ja zarobię w miesiąc, nie wiem, nie? 200 tysięcy. I tyle. I co? Wiesz, wychodzę z założenia, że klient jednak wie, po co jest landing page. Jeżeli klient nie wie, po co jest landing page, to będzie trudny klient, bo tu wiesz, tu wchodzą oczekiwania, nie? Że ty mi napisz ofertę, ja nic nie zrobię, nie? Nie zrobię listy mailingowej, nie puszczę reklam, nie puszczę tego w mediach społecznościowych, nie ustawię lejka, nie podepnę płatności, w ogóle nie ustawię sklepu. Ty mi po prostu zrób landing page i zarób mi z tego 200 tysięcy. No to dzisiaj już to tak nie działa, bo przykładowo było kiedyś pytanie na jednej z grup na Facebooku o kogoś, kto puszcza reklamy. I wyobraź sobie, że było parę osób na tej grupie, które zawodowo zajmowały się puszczaniem reklam i żadna z nich już nie zajmuje się puszczaniem tylko reklam. One obrabiają cały lejek. Bo landing, czy reklamy, czy copy, one nie mogą istnieć w próżni. To jest jakiś cały proces, nie? I naszym zadaniem jest uzupełnić kawałek tego procesu, którym są treści. Czy to copy na reklamy, czy to landing, czy to maile, czy cokolwiek my robimy, to jest nasza odpowiedzialność jest za urywek. I ja komunikuję klientom, że owszem, ja zrobię swoją robotę. I owszem, wezmę odpowiedzialność za swoją robotę, zrobię ją według swojej najlepszej wiedzy, według swoich najlepszych umiejętności, inwestuję kupę czasu i kupę pieniędzy w to, żeby zrobić to najlepiej, jak potrafię i ja ci to daję, bo ty, mój kliencie, nie musisz spędzać 4,5 roku, żeby się uczyć copywritingu, bo ja to już zrobiłem za ciebie. Ja ci piszę pieniądze chociażby w ten sposób, że ty nie musisz robić tego osobiście, bo jeżeli godzina twojej pracy to jest 1000 zł, a godzina mojej pracy to jest 200 zł, to ja ci oszczędzam 800 zł na godzinę na przykład, mniej więcej jakoś tak to wychodzi. A, to jest ciekawa perspektywa, bo pewnie wszyscy raczej myślą, napiszę ci pieniądze, że po prostu twój tekst zarobi dla mnie, a gdzieś tam rzadko chyba, za rzadko, być może jako copywriterzy, którzy właśnie profesjonalnie oferujemy usługi pisania tekstu, klientom, być może za mało podkreślamy, że to, na czym zarobi również klient, to nie jest to, że będzie miał jakiś tam zysk z swoich produktów, ale właśnie zaoszczędzi czas, który przecież też jest płatny, tak? Też kosztuje. I ja zresztą uważam, że to jest taki element, który bardzo rzadko gdzieś się pojawia w wycenie w ogóle usług. Zresztą nie tylko copywritera, ale generalnie w wycenie usług. Ile czasu jest dzięki tym usługom w stanie zaoszczędzić klient. I tak sobie myślę, że jeżeli klient uważa na przykład, że czyjaś stawka jest zawyżona i podejmuje oczywiście dyskusję na ten temat, no to możemy jako właśnie freelancerzy zapytać się klienta, ile czasu zaoszczędzi, zlecając tę usługę nam. I drugie ważne pytanie, na ile wycenia swój czas? Ile kosztuje u klienta na przykład robocza godzina? No i w tym momencie być może się okaże, gdyby klient sobie podliczył koszty tego całego, cenę tych wszystkich, tego całego czasu, który zaoszczędzi dzięki nam, być może ta cena, którą my proponujemy, wcale nie okazuje się tak bardzo wygórowana. No, że tak naprawdę nawet klient sporo zaoszczędza. Tak, to jest taka perspektywa bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że warto to podkreślać, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ja dostarczam klientowi tekst, dostarczam usługę, sam jakby to, co jest na wyjściu tej usługi, ale
również pozwalam klientowi zaoszczędzić jego czas. A podejrzewam, że każdy klient swój czas no, wyceniłby no, dosyć wysoko. No bo generalnie my swój czas wyceniamy wysoko. Z jednej strony tak, z drugiej strony mam taką jedną uwagę, że są klienci, którzy mogą twierdzić, że ich czas jest najważniejszy, ale w praktyce przeznaczą na przykład cały dzień na to, żeby znaleźć copywritera tańszego o 2 zł za 1000 znaków. I to jest dla mnie nielogiczne, bo jeżeli cenisz sobie swój czas najwyżej, to nie poświęcisz tego czasu, żeby szukać jednorożca, tylko znajdziesz kogoś, bo nie masz czasu. A zauważam, że paradoksalnie klienci, którzy płacą najmniej, są skłonni zainwestować najwięcej swojego czasu w to, żeby zapłacić jak najmniej. Czyli wychodzi na to, że ich czyny świadczą, że nie cenią swojego czasu najwyżej, tylko cenią pieniądze najwyżej. Takie mam wnioski po tym czasie, jak jeszcze... To też mnie jakby nie zaskakuje, nie? No bo to jest chyba normalne, że my chcąc coś kupić, szukamy jak najtańszej opcji. No i każdy z nas tak robi, nie? No nie oszukujmy się, kiedy my chcemy sobie kupić, nie wiem, nową parę butów albo nowy sprzęt komputerowy i na przykład mam jakiś upatrzony, nie? Że wiem gdzieś tam, jakie mamy mieć to wszystko parametry, no to przetrząsam ten internet, nie? I patrzę, gdzie jest po prostu najtaniej. No bo po co mam wydawać więcej, jak mogę wydać mniej? To jest oczywiście, no chyba, że ktoś, prawda, nie liczy się z pieniędzmi, no ale wiadomo, że chcemy wydać jak najmniej. Więc ja się wcale nie dziwię, że klienci po prostu porównują cenniki copywriterów, no i wybierają opcję, która dla nich cenowo jest akceptowalna. No bo oczywiście każdy ma jakąś kwotę, którą po prostu może zainwestować we współpracę z copywriterem. To też nie jest tak, że no my te środki mamy nieograniczone i po prostu jakiś copywriter może być dla kogoś za drogi, po prostu. I nie dlatego, że jest za drogi, bo ma absurdalnie wysokie ceny, nie? Tylko po prostu jest za drogi, bo klient nie dysponuje takim budżetem na opracowanie treści. No, no i tyle. I w tym momencie znajdzie kogoś innego. Poza tym jest też pytanie oczywiście o jakość usług albo o to, w jaki sposób copywriter, projektant treści prowadzi proces projektowania tych treści, tworzenia tych treści, bo no, klient niekiedy ma taką perspektywę, zresztą trudno się dziwić, no bo nie jest copywriterem, więc nie wie, jak to wygląda, że no, komuś płaci i otrzymuje na końcu tekst, a niekoniecznie albo otrzymuje tekst, a potem płaci. No, w każdym razie jest taki gdzieś tam ciąg zdarzeń, ale między tym przecież i dzieje się to wszystko, czym się zajmuje tak naprawdę copywriter, nie? Czyli to jak on w jaki sposób projektuje te treści. I tutaj tak naprawdę niekiedy między copywriterami są zasadnicze różnice. W jaki sposób tak naprawdę ktoś wypracowuje ten tekst, bo ten proces projektowy może wyglądać różnie. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pracę z tekstem, ale na przykład o pracę z klientem. Tak? Czy my jesteśmy w stałym kontakcie z klientem? Czy mu zadajemy tę masę pytań? Tak? Jakiej jakości są to pytania? Czy my mu coś jeszcze proponujemy? Czy my z nim rozmawiamy jeszcze o czymś więcej niż tylko o samym tekście? No bo oczywiście tekst, sam zresztą to powiedziałeś przed chwileczką, nie funkcjonuje w próżni, tak? Zawsze on w jakimś otoczeniu funkcjonuje. Jeżeli są treści na przykład na stronę internetową, tak, no to oczywiście pytanie, co poza tą stroną internetową? Czy może akurat klient jest w trakcie jakiejś kampanii sprzedażowej i może to właśnie byśmy chcieli teraz na tej stronie zaakcentować? Oferta, w jaki sposób ją poukładać, która oferta jest dla niego najważniejsza, czym się teraz zajmuje i tak dalej, więc tak naprawdę ten proces projektowy może być bardzo różny, może być bardzo różną jakość u różnych copywriterów. No i teraz pytanie, czy raczej problem z perspektywy klienta, żeby wybrać tego copywritera, u którego ten proces projektowy jest naprawdę dobry. Tak? No bo to się przełoży potem, że dostanie teksty, które po prostu działają, które są funkcjonalne, które nie tylko wyglądają na stronie, w sensie są, tak, coś tam jest napisane, ale to są teksty, które po prostu będą dawały efekt. I dlatego jeżeli ktoś gdzieś tam wybiera copywritera i porównuje cenniki, to niech porówna również właśnie proces projektowy. To znaczy niech poszuka informacji na temat tego, w jaki sposób copywriter pracuje. Być może kiedy się dowie, ile różnych
rzeczy robi copywriter po drodze, zanim powstaną teksty finalnie, wtedy być może zrozumie, że ta wycena, ona wcale nie jest tak wysoka. Tak, bo no to naprawdę ja mówię, że zawsze lubię, to jest moja ulubiona metafora, więc się nią posłużę, że płacenie copywriterowi za teksty to jest tak, jakby płacić w restauracji za to, że kelner przynosi ci danie do stolika. No przecież to jest absurd, tak? My nie płacimy za to, że to danie nam się nagle pojawia, tak, na stole. My płacimy za to wszystko, co się wydarzyło, żeby to danie mogło się u nas pojawić. Tak, za pracę kucharzy, za dowiezienie produktów do kuchni, za to, że tam, prawda, ktoś to danie przygotował, oczywiście również za to, że tam kelner nam elegancko dostarczy do stolika to danie. Ale przecież to jest tylko jeden z elementów. Nie? Tak samo dokładnie z tworzeniem, z projektowaniem treści, żeby na finalnie te treści mogły powstać, to przedtem musi być bardzo, bardzo wiele poprzednich etapów i jednym z nich jest chociażby to myślenie, ta koncepcja, o której mówiliśmy na początku. Tak, tutaj pociągnę trochę tę metaforę restauracji w kontekście budżetu klienta, bo miałem inną metaforę przygotowaną z rynku samochodowego, ale trochę przeskoczymy. Ja się dostosuję, że owszem, budżet klienta decyduje o tym, co klient dostanie. Jeżeli przykładowo mam w portfelu dychę i nic więcej, jestem głodny, to albo pójdę do sklepu i kupię sobie jakąś bułę, albo pójdę na jakąś parówę do żaby, albo poszukam jakiegoś taniego kepsa, jeśli jeszcze kepsa można dostać za dychę. No, sorry. I muszę się godzić z tym, że za tę dychę no, świata nie podbiję. A jeżeli na przykład budżet mnie nie ogranicza i mam ochotę na steka z polędwicy ze szparagami, to idę do restauracji, zamawiam steka z polędwicy ze szparagami. Jak przyjdzie kelner i powie i mi klepnie rachunek na 250 zł, to ja go zapłacę. I nie mam wtedy co marudzić, nie? Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie, jeśli chodzi o budżet, nie? I dodatkowo jeszcze pociągnę ten temat, bo czasem są klienci, którzy chcieliby steka z polędwicy, ale chcieliby za niego zapłacić dychę. I to już jest takie trochę no-no. A zdarzają się tak, zdarzali mi się tacy klienci i zdarzali się moim znajomym też tacy klienci, że właśnie chcieliby steka, wiesz, wykłada dychę na stół, dostaje kebaba i się dziwi, że to nie jest stek. No nie dostaniesz steka za dychę. Ja oczywiście się zgadzam, że z reguły za małe pieniądze dostaniemy kiepski produkt, ale nie zawsze oczywiście tak jest, tak? Bo są freelancerzy, są copywriterzy, którzy piszą zupełnie porządnie, a stawki powiedzmy no, nie mają najwyższych na rynku, ale to z reguły są albo początkujący copywriterzy, którzy na przykład jeszcze nie mają pełnego ZUS-u, albo którzy jeszcze są na tym etapie, chcę zrobić jak najwięcej ciekawych projektów, żeby chociażby mieć do portfolio. Jakieś ciekawe rzeczy mogę tam sobie wrzucić. No bo każdy chce wyceniać wysoko swoje doświadczenie. Więc rzeczywiście tak jest, że ktoś, kto się wycenia, zazwyczaj tak jest, że jeżeli jest wyższa cena usług, no to idzie za tym większe doświadczenie i większa wartość dla klienta. Oczywiście nie jest to reguła, jak mówię, ale no, no tak jest. No wiadomo, nie? Że kiedy jednak my gdzieś tam widzimy, nie wiem, buty za 100 zł, a buty za 300, no to jednak nam przychodzi do głowy, że te buty za 300, to one, no z czegoś ta cena musi wynikać. Niekiedy ona po prostu niekiedy wynika z tego, że to jest taka, a nie inna marka. Nie? I to jest inna kwestia, że na wycenę po prostu składa się to, że ileś tam czasu pracowałeś na swoją markę, na swoją rozpoznawalność i teraz z tego korzystasz. I nawet jeżeli twoje usługi są tak samo dobre niekiedy jak tego, kto ma trochę taniej, to ktoś płaci za to, że współpracuje właśnie z tobą, właśnie z taką marką, a nie inną, bardziej znaną, bardziej rozpoznawalną. Ale jak mówię, to jest w moim odczuciu to jest uczciwe, no bo żeby stać się rozpoznawalną, szanowaną marką, to ileś tam czasu, wysiłku, lat musiałam w to włożyć. Znane marki wyceniają się drożej, tak, i moim zdaniem mają do tego prawo jak najbardziej. Chociaż oczywiście trzeba znać umiar, tak? Trzeba znać gdzieś tą granicę, no te ceny nie mogą być gdzieś absurdalnie drogie. Albo inaczej, kiedy jestem znaną, szanowaną, rozpoznawalną marką
i daje bardzo wysokie ceny, to to jest zobowiązanie, żeby jakość jednak tym cenom dorównywała. Nie, żeby nie bazować tylko i wyłącznie na tym, że jestem szanowaną, rozpoznawalną marką. A jakość jest, no cóż, taka sobie, nie? Zdarzało się, bo widziałem taką ofertę kursu, jak robić kurs online i go sprzedać, który kosztuje 3000 zł. I widziałem ofertę kursu, jak zrobić kurs i go sprzedać, który kosztuje 600 zł. I patrząc z wierzchu, oprócz nazwiska twórcy, tam się nie różni nic. Tam nie ma tego takiego wyróżnika, że na przykład okej, ja ci pokażę techniki ze Stanów Zjednoczonych, ja ci pokażę coś, co sprawdziłem na własnej skórze. Oba były sprawdzone na własnej skórze, nie było tam żadnego wyróżnika. Tylko było coś takiego, twórca kursu za 3000 zł powiedział, że on nie słyszał o tamtym kursie za 600, on sprzedaje za 3000. Chcesz to kup, nie chcesz to nie kupuj. I takie, no mnie się to wydało słabe na przykład, nie? Że ja mam zapłacić 2400 za to, że kupuję kurs od niego. Przecież to jest produkt online. Jakby to była konsultacja jeden na jeden, to się możemy targować. Jakby to był występ na konferencji czy coś w ten deseń, albo występ gościnny u mnie w kursie, to możemy się targować, no wtedy płacę za markę. Ale w momencie, kiedy to jest produkt cyfrowy, nie widzę tutaj tego mechanizmu cenowego. Ale jeżeli daje taką cenę, to widocznie jest coś, za tą cenę mu to kupuje. Widocznie nie byłeś w grupie docelowej tak zwanej. Zdecydowanie. I tyle. Skoro jesteśmy przy kursach, to jesteś już trzecią u mnie kursantką od Ewy Szczepaniak po kursie Zostań Copywriterem i powiedz mi, co sprawiło, że wybrałaś akurat ten kurs? Czy rozważałaś inne i zdecydowałaś się na ten, czy na ten akurat trafiłaś? Co zadecydowało? Ja ci powiem, że ja w ogóle wzięłam udział w tym kursie, gdy on był w wersji jeszcze beta, takiej zerowej edycji tego kursu, więc ja byłam w ogóle jedną z pierwszych kursantek Ewy i bardzo się cieszę, że mój feedback i feedback innych osób gdzieś tam pozwolił Ewie ten kurs doszlifować, chociaż ja muszę powiedzieć, że nie było zbyt dużo do doszlifowania, bo ten kurs od zerowej edycji był rewelacyjny i naprawdę ja byłam zachwycona jakością tego kursu i przede wszystkim tym, jak ten kurs jest zrobiony czysto dydaktycznie, bo ja z wykształcenia jestem pedagogiem, zresztą przez wiele, wiele lat pracowałam jako nauczycielka, więc ja to doceniam. Ja doceniam to, że ktoś naprawdę potrafi przekazywać wiedzę i widać, że ten cały proces przekazywania wiedzy ma bardzo dobrze przemyślane, że wszystko się klei, że to jest droga właśnie od zera do wychodzisz i możesz być copywriterem. I u Ewy tak jest. Naprawdę. Ten kurs jest tak przemyślany, materiały są tak dobrane, że przychodzisz, nie wiem czym jest copywriting, wychodzisz, okej, mogę spokojnie przyjmować zlecenia i współpracować z klientami. Więc ta obietnica, nie, że ten kurs zrobi z ciebie copywritera, on nie jest pustym sloganem. To jest po prostu prawda. A dlaczego wybrałam ten kurs? Wiesz, to trochę jest tak, że w momencie, kiedy ja ten kurs do tego kursu przystąpiłam, to jeszcze nie było w online, tak zwanym, tak wielu kursów o copywritingu. Nie? Bo teraz faktycznie to jest fala. Mamy bardzo wiele kursów, które uczą copywritingu albo na przykład, które uczą projektowania treści, UX writingu. I nie wiem, być może to jest moja bańka, nie? Że mi tam te wszystkie social media podsuwają te reklamy, ale tych kursów jest bardzo, jeśli ktoś się tym interesuje i chce sobie wybrać jakiś kurs, to ma teraz bardzo, 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 bardzo wiele możliwości. Kiedy ja do tego kursu przystępowałam, czyli 4 lata temu, to naprawdę to był produkt niszowy. Nie było tak wielu kursów i on mi się po prostu rzucił w oczy i go wybrałam, ale no jak, nie żałuję, bo naprawdę ten kurs dydaktycznie, metodycznie jest świetnie, świetnie wykonany, świetnie zrobiony. I jeszcze chciałabym podkreślić jedną rzecz, że to jest kurs zrobiony przez praktyka. To nie jest kurs zrobiony przez osobę, która nie wiem, naczytała się teorii o tym, jak tworzyć teksty sprzedażowe, artykuły blogowe, pisać do sieci, tak, i tam tworzyć treści na stronę www, tak, i teraz tą całą teorię przedstawia. To jest kurs stworzony przez praktyka, przez osobę, która przez wiele lat sama była copywriterem, sama współpracowała z klientami,
I to jest niesamowita wartość tego kursu, bo tam z każdego, naprawdę z każdego zdania przebija ogromne doświadczenie Ewy, więc ja ten kurs absolutnie, absolutnie polecam. Jeżeli ktoś chce sobie wypracować porządny, naprawdę porządny warsztat copywriterski. Solidna rekomendacja. Mam nadzieję, że Ewie się spodoba ta reklama, bo Ewa zresztą jest moją mentorką. Moją mentorką, to ona mi pomogła wkroczyć na tę drogę i do dzisiaj, gdzieś tam w chwilach kryzysu, wiem, że mogę do niej się zwrócić o pomoc i o coś zapytać, więc wszędzie, gdzie mogę tylko, to jej kurs polecam. To jest absolutnie warty każdej wydanej złotówki. To jest fajne i to też musi świadczyć o tym, że on jest zrobiony dobrze, skoro Ewa dorobiła się takich ambasadorek marki, które tak kurs zachwalają i tak kurs polecają. Takie tak, no wiesz, tak, bo właśnie, Danielu, bo tu trzeba jeszcze podkreślić jedną rzecz, no osobowość po prostu Ewy, tak? No bo to jest bardzo ważne jednak, osobowość prowadzącego. A Ewa rzeczywiście jest osobą, która potrafiła zbudować społeczność copywriterską, gdzie nie ma już takiego też przysłowiowego hejtu, tak? Niezdrowej atmosfery, nie ma wytykania sobie literówek w postach, nie? I tego typu rzeczy. One jej się udało stworzyć naprawdę wspierającą się społeczność copywriterów i ona, i wiesz, i dla mnie w ogóle, i ja gdzieś zaczynając pod jej skrzydłami bycie copywriterem, takim czystym, bo ja zanim w ogóle do kursu Ewy przystąpiłam, to ja już pracowałam w online, ja już pisałam teksty, więc to nie było tak, że gdzieś tam zaczynałam od zera zupełnie, chociaż właśnie Ewa mi gdzieś tam wywróciła do góry nogami myślenie o tym, taką świadomość, na czym polega tworzenie tekstów, że to właśnie wcale nie to obieranie słów, tylko to jest właśnie pewnego rodzaju myślenie o tekście, ale ja w ogóle, że ja nie mam w ogóle takiego poczucia, że copywriterzy to są jacyś właśnie hejterzy, którzy tam latają po tych grupach i wydzierają sobie te zlecenia, nie? I gdzieś tam konkurują i gdzieś się rozpychają łokciami i gdzieś, nie wiem, chcą koniecznie udowodnić, że no pozjadałem rozumy i teraz, prawda, tylko do mnie, no bo takiego, ja nie mam takiej perspektywy. Ja żyję być może w jakiejś takiej super bańce, którą mi Ewa stworzyła, że copywriterzy po prostu, ludzie, to jest bardzo wspierająca społeczność, która jest nastawiona na wymianę doświadczeń, na dzielenie się jakimiś wątpliwościami, problemami, a nie jakimś takim gdzieś tam ostrym konkurowaniem ze sobą. I ja myślę, że taką perspektywę właśnie we mnie wykształciła Ewa. Jeżeli ktoś chce w ten sposób funkcjonować, to ja myślę, że kurs Ewy i w ogóle obecność w jej społeczności copywriterskiej to jest coś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Ja się odniosę do tego, bo ja jestem spoza bańki społeczności Ewy i mam wrażenie, że to jest konsekwencja tego kursu, bo to nie jest kurs za 50 czy 100 zł, który mówi, tu masz nagłówek, tu wstaw takie słowo, tutaj wstaw tych słów 4 do 8, napisz tak 3000 znaków i to już jest copywriting, nie? I jak już to wiesz, to możesz iść na Facebooka i bić się o zlecenia. Tylko uważaj, bo znaczy tego już w sumie nikt nie mówi w tym kursie, a powinien, że na Facebooku jest 40 tysięcy takich osób, które w ten sam sposób chcą się bić o zlecenia i to jest problem, bo oni wtedy widzą, wiesz, takie, widzą kogoś, kto zabiera im zlecenia. Natomiast wy po tym kursie dostaliście podstawy takie, że copywriting to jest coś więcej niż tu masz nagłówek, tu wstaw takie i takie słowo, to wyślij do klienta i to już jest copywriting. Nie? Dostałyście raz, że podejrzewam, na pewno musiało być badanie klienta i to nie tylko twojego klienta, ale i też klienta klientów, więc rozumiecie, że to skądś się bierze, że to nie jest tak, że zlecenie to jest taki byt, który pojawia się w internecie i trzeba w tym internecie być i go złapać. Jak powiedziała notabene też po kursie Ewy Ania Różak, że zlecenia leżą na ulicy i kto ma wyższy level, ten szybciej te zlecenia zbiera, że to tak nie działa. I myślę, że to może być to. I ta grupa Ewy, ona też skupia osoby, które wiedzą, że copywriting to jest coś więcej niż wziąć słowo kluczowe i wstawić, tylko jeszcze jest tam to co mówiłaś na samym początku, to myślenie strategiczne, nie? Że to nie jest tylko wiesz, tak, no jeszcze napisać. Jasne, jeszcze kurs Ewy też uczy współpracy z klientem, tak? Uczy w jaki sposób z klientem rozmawiać, żeby zlecenie
zdobyć i żeby później to zlecenie realizować. Więc w jaki sposób stworzyć na przykład portfolio, które ma zachęcić klienta do współpracy właśnie z nami. Więc oprócz takiej wiedzy czysto warsztatowej, copywriterskiej, no kurs Ewy też jak najbardziej uczy prowadzenia współpracy z klientem, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy nie tak samo ważne tak naprawdę jak same umiejętności copywriterskie. Myślę, że klienci, oczywiście dla nich jest ważne to, że dostaje dobry tekst, ale wydaje mi się, że w pamięci zapada nie tylko sam tekst, a może właśnie nie sam tekst, ale atmosfera współpracy. Tak się jak komunikował się copywriter, w jaki sposób rozmawiał z klientem, jakiego wsparcia mu udzielił, takiego troszeczkę poza warsztatowego. A to jest bardzo ważne, że po prostu umieć rozmawiać z człowiekiem, nie? Co jest trudne niekiedy bardzo, bo doskonale wszyscy wiemy, nie? Że w ogóle między ludźmi zawsze jest różnie, więc też różnie niekiedy bywa we współpracy. Są sytuacje bardziej komfortowe, mniej komfortowe, sytuacje, gdzie jest napięcie albo mniejsze lub większe, jak to po prostu między ludźmi. Więc ta umiejętność współpracy z ludźmi albo wytłumaczenia klientowi swojego właśnie warsztatu, swojego procesu, to dlaczego tak, a nie inaczej coś robię jako copywriter i co to daje klientowi, jest bardzo ważne i na kursie Ewy jak najbardziej gdzieś to jest, więc tak to jest po prostu dobry kurs, no co dużo mówić, idźcie jak chcecie być copywriterami. No dobra, to teraz trochę trudniejsze pytanko, bo ja chciałem być copywriterem i nie zrobiłem kursu przez pierwsze 4 lata kariery, nie zrobiłem żadnego kursu. Czy w opozycji do tego, co powiedzieliśmy o kursie Ewy, czy kurs jest niezbędny copywriterowi, żeby zaczął pracować? Oczywiście, że nie. Żaden kurs nie jest niezbędny do tego, żeby dobrze wykonywać jakąś pracę, żeby opanować zestaw jakiejś umiejętności. Ponieważ, żeby opanować zestaw jakiejś umiejętności, potrzeba tylko jednego. Jest to po prostu praktyka. Pytanie, czy chcesz te umiejętności opanować szybciej? Czy możesz sobie na to przeznaczyć bardzo wiele czasu? Czy chcesz przerobić ileś tam własnych błędów, nie dojść, poświęcić czas na gromadzenie informacji z iluś tam źródeł? Czy chcesz mieć wszystko skomasowane w jednym przyjaznym tobie miejscu? Nie? To są tego typu odpowiedzi. Więc oczywiście, żeby być copywriterem, nie trzeba absolutnie skończyć żadnego kursu, wszystkiego się można nauczyć na własnej pracy i na własnych doświadczeniach, patrzeć po prostu co działa, a co nie działa i tyle, natomiast kurs, szkolenie, mentoring, kontakt z kimś po prostu, kto wie więcej od nas, kto ma więcej doświadczenia niż my, ten proces nauki po prostu przyspiesza, ale to nie jest warunek konieczny. Cieszę się, że to powiedziałaś i nie ukrywam, że to pytanie było to trochę takie na podpuchę, że chciałem tę odpowiedź wyciągnąć, bo ludzie często się pytają, chcę zostać copywriterem, jaki kurs? Ale w ogóle nawet nie wiedzą, dlaczego chcą zostać copywriterem, bo nie, może dlatego, że przeczytali, że chcesz zarabiać w online, to zostań copywriterem. Obecnie próg wejścia do copywritingu trochę się przesunął, bo wyszło AI i to już nie jest tak, że wejść, iść, pisać i zarabiać. To już jest trochę trudniejsze, ale nadal I to potwierdzam jako osoba, która kursu przez pierwsze 4 lata nie przeszła, da się tego nauczyć, tylko że to ci zajmie 4 lata. Jasne. Poza tym jeszcze jest troszeczkę inna kwestia, że jednak jak zrobisz kurs, to ci daje takie przekonanie, że umiesz. Nie? Mam kurs, umiem. I dla niektórych taki kurs, on to daje taką, to jest taka ostoja, nie? Zmienia mu troszeczkę mental, nie? I to niekoniecznie musi być jakiś najgenialniejszy kurs na świecie. Niekiedy jest tak, że samo odbycie kursu, nie, daje ci takie poczucie pewności, że przełamuje jakąś taką barierę, że dobra, no to teraz mogę działać, nie? I niektórzy po prostu bez kursu, bez szkolenia, bez takiego formalnego przerobienia jakiegoś tam materiału,
cały czas zmagają się z takim poczuciem, że no nie mogę sobie mówić, że jestem kimś tam, nie, no bo nie mam, w sumie nie uczyłem się nigdy tego w jakiś taki systemowy sposób. I niektórym po prostu jest to potrzebne. Nie? Są osoby, jak ty, że gdzieś tam zaczynają robić i mają poczucie, okej, mogę, nie, bo chcę, nie mam, nigdy się nie uczyłem tego tak naprawdę, ale gdzieś tam w własnym zakresie gromadzę wiedzę, gromadzę doświadczenia i się rozwijam, a są tacy, którzy jednak potrzebują tego, takiej cezury, nie? Dobra, mam kurs, zaczynam działać. Ale oczywiście to nie jest konieczne, bo jeszcze chciałam tutaj dodać taką jedną rzecz a propos kurs tak czy nie, że no bo gdzieś jesteśmy chyba przywiązani w naszym społeczeństwie jednak do takiego formalnego wykształcenia. Nie? Gdzieś tam mamy takie właśnie poczucie, że jak coś mam, jakiś tam dyplom, certyfikat, no to umiem. Ale przecież, gdy jesteś freelancerem, to klienci, no nie wiem, Daniel, miałeś kiedyś taką sytuację, że cię klient zapytał, a jaką szkołę pan skończył, albo czy pan skończył jakiś kurs, albo kogo się pan uczy tego copywritingu, nie? No raczej nie. Wątpię, no oczywiście, no właśnie, nie? No klienta nie interesuje tak naprawdę, czy masz kurs, czy nie masz kursu. Klienta interesuje to właśnie, czy masz doświadczenie, czy masz portfolio, czy masz treści zrealizowane, czy możesz się pochwalić jakimiś wynikami, współpracą z innymi klientami, którzy o tobie mówią dobrze. To ich interesuje. A to, jak ty doszedłeś do tego punktu, no to masz kurs, nie masz kursu, no nie ma żadnego znaczenia w tym takim właśnie freelancerskim trochę świecie. Czy to jest dobre, czy złe? Wiesz, no ja jako osoba wywodząca się z edukacji, która była przez wiele lat związana z edukacją, właśnie taką formalną bardzo, to dla mnie to było bardzo uwalniające. Ja ci powiem, że po prostu nagle, wiesz, weszłam w świat freelansu i pomyślałam sobie, o wow, nie? Jaka to jest masa ludzi, którzy robią świetne rzeczy, a mnie w ogóle nie interesuje to, jaką szkołę skończyli. Czy mają formalne wykształcenie związane z tym, czym się zajmują, bo ja widzę po prostu, że są dobrzy, że potrafią robić świetne rzeczy i pomyślałam sobie, że to jest właśnie super w tym, nie? Że jakby nie ma, że gdzieś się trochę wychodzi z takiego więzienia formalnego wykształcenia, że to o niczym nie przesądza, że możesz się stać kim chcesz i robić co chcesz i od ciebie zależy tak naprawdę, czy się tego nauczysz, czy nie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo coś, co mnie w tym modelu zawodowym zafascynowało. Coś w tym jest, bo kiedyś siedziałem ze szwagrem przy flaszce, szwagier programista, no wiadomo, że teraz zarabia dobre siano, ale on siedział na studiach 9 lat z potknięciami, nie? 9 lat na studiach, zanim poszedł do roboty, zanim to siano zaczął zarabiać, 9 lat. Mhm. Jak sobie siedzimy przy tej flaszce, po którejś bani mówi mi, że jeżeli ja się będę chciał nauczyć, to abym tylko wiedział, czego się uczyć, pół roku jestem programistą. I to znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, bo rozmawiałem kiedyś z Martą Gawlik, tutaj będzie odcinek na kanale z nią i ona mówi, będąc już w swoim wieku, że miała chłopaka w poprzedniej pracy, gościu 20 czy 21 lat i zarabia ponad 2 dychy na rękę, a to było lata temu. Chłopak 20-letni zarabia ponad 2 dychy na rękę. Masz pojęcie? Masz pojęcie kiedyś? Bez papierka? Nie do wyobrażenia, ale on po prostu tak ogarniał to, co robił, i wiedział, co robił, że dwie dychy na rękę albo nie rozmawiamy. Więc to, co mówisz, oczywiście ma, od razu, ma sens. No, chcę powiedzieć, że taki freelancerski świat też ma swoją ciemną stronę, nie? Ma swoją ciemną stronę, no bo jest bardzo wiele osób, które nie potrafią, a twierdzą, że potrafią. Albo nie dziwię się klientom, którzy mają wątpliwości, czy naprawdę taki freelancer dostarczy mu jakość. No bo tak naprawdę jest to, zawsze jest to pewne ryzyko z punktu widzenia klienta, nie? Czy ktoś tak naprawdę te obietnice swoje dostarczy, czy to są takie gruszki na wierzbie, nie? I rzeczywiście wiele osób, że można się po prostu naciąć, co to dużo mówić, nie? Ma to swoją ciemną stronę, że przecież pisać może każdy, nie? To jest ten nasz przypadek jakby z naszego poletka. No, pisać może każdy może chwycić za klawiaturę i każdy może produkować treści i każdy może mówić o sobie, że jest copywriterem. No a potem czy jest naprawdę dobrym copywriterem? Ale to jest też pytanie w ogóle, co to znaczy być dobrym copywriterem, nie? Po czym poznasz dobrego copywritera? To jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę,
Jak poznać, że czyjeś teksty są dobre? To jest ciekawy wątek. Mam nadzieję, że pozwolisz Danielu mi go rozwinąć, chociaż nie wiem, czy on był w twoim pierwotnym planie naszej rozmowy. Ale wiem, że to jest coś, co ciebie zainteresuje, ponieważ portfolio cię interesuje, wiem, jako element oferty copywritera. I przecież i teraz tak, no, jest portfolio, klient wchodzi na stronę copywritera, widzi to portfolio i w tym portfolio widzi teksty, nie? Różne artykuły, na stronę www, sprzedażowe, reklamy, nie? I tak dalej. No widzi te teksty. No i co klient robi? No klient tak patrzy na teksty, mówi, no ma dwie możliwości, no podobają mi się, nie podobają mi się, nie? I te mi się podobają, no do tego copywritera pójdę. A teraz oczywiście pytanie powinno być inne. Nie, czy te teksty mi się podobają, tyle, tylko czy te teksty działają. Tyle, że jest, tylko się pojawia pewien problem, że trudno to sprawdzić, bo jak sprawdzić, czy teksty działają? Tego nie widać w portfolio. Chyba, że copywriter oczywiście doda tam oprócz samych tekstów jeszcze jakąś informację o tym, jak ta współpraca przebiegała, albo rzeczywiście, co klient dzięki tym tekstom zyskał. Ale w ogóle to jest bardzo trudne ocenić skuteczność tekstu, tak? No bo napiszę treści na stronę internetową, ktoś te treści wdroży na stronę i w jaki sposób teraz można zbadać, czy te moje treści zadziałały? No oczywiście można się zapytać klienta, czy ile na przykład, jaka jest konwersja, tak? Na przykład, czy ktoś klika w to CTA, nie? W ten baton, rzeczywiście. Albo czy ktoś wypełnia ten formularz kontaktowy. Albo czy ktoś na landing page'u rzeczywiście no, po prostu kupuje ten produkt. Ale nam jako copywriterom bardzo trudno niekiedy jest taką informację zdobyć. Bo bardzo często współpraca z klientami wygląda w taki sposób, że my te teksty oddajemy klientowi, klient je akceptuje, no i tyle. I potem my już nie do końca śledzimy, co się z tymi tekstami dzieje, w jaki sposób klient je wykorzystuje. I niekiedy trudno nam też jest zdobyć informacje od klienta, jak te teksty zadziałały. Ja sama mam z tym problem, nie? Niekiedy po prostu, że chciałabym wiedzieć, czy mój tekst zadziałał i niekiedy oczywiście zdarza się, że kontaktuję się z klientem i się pytam o te teksty, są takie współprace, no i wtedy rzeczywiście gdzieś tam tą informację mogę uzyskać, że jest okej, że te teksty, że na przykład ktoś rzeczywiście udzielił jakiegoś tego feedbacku, tak, o, napisał na przykład do mojego klienta, że ma bardzo fajne teksty na stronie i bardzo zachęcające i dzięki tym tekstom na przykład skorzystał z usług mojego klienta. Niekiedy ktoś na przykład przychodzi do mnie i pyta się o współpracę ze mną i mówi, że no chciałby, żeby te teksty na jego stronie one były podobne do moich tekstów, bo na przykład spodobała się tej osobie stylistyka moich tekstów i chciałbym mieć podobne. O, i to jest na przykład dla mnie ewidentny dowód na to, że te moje treści na mojej stronie, one zadziałały, tak? Skonwertowały, przyciągnęły do mnie klienta. Ale jak mówię, no, klient wchodząc na portfolio u copywritera, widząc te teksty, no nie jest w stanie stwierdzić, czy te teksty działają. On może tylko stwierdzić, że te teksty mu się podobają, odpowiada mu, nie wiem, styl pisarski copywritera, ale czy te teksty działają? To jest bardzo, bardzo, bardzo trudna rzecz do stwierdzenia w naszym zawodzie. Nie, to nie jest tak, że kod działa jak u hydraulika, nie, że coś tam, nie wiem, przykręci i woda leci, nie. To jest coś o wiele trudniejszego. Nie wiem, co ty, Danielu, o tym sądzisz. I jak ty udowadniasz klientom, że twoje teksty działają. Albo próbujesz to pokazać, nie? Że twoje teksty działają. To, co powiedziałaś, że opinie, które uda nam się od klienta dostać, to jest no, podstawa. Ogólnie ja jestem przeciwnikiem wstawiania samych tekstów do portfolio. Moim zdaniem portfolio copywritera to nie powinny być same teksty. I tutaj wiele osób popełnia ten błąd, że wiesz, wstawią ci 500 tekstów do portfolio, rzucą to klientowi i niech sobie klient z tych 500 tekstów wybierze te, które mu się podobają albo które mu się nie podobają. Żaden klient, jeśli ktoś tego słucha i ma 500 tekstów w portfolio, to tutaj uwaga, żaden klient nie przejrzy 500 tekstów. Przejrzy 2-3 z góry i to będzie tyle. To tak na marginesie. Ja w swoim portfolio, które jeszcze muszę dodatkowo zaktualizować, mam wykresy rosnącego ruchu organicznego, mam
mam wskazane teksty, które są na wysokich pozycjach, co też nie jest do końca moją zasługą, dlatego że gdyby sama jakość tekstu i dopasowanie do intencji wyszukiwania odpowiadało za pozycję tekstu w wyszukiwarce, to myślę, że zdechłoby 80% SEO, bo niepotrzebne byłyby linki zwrotne, prawda? Więc mam pozycję, mam opinię. Dane na temat konwersji to jest bardzo trudno dostać, no bo żaden, moim zdaniem, może nie żaden, ale większość klientów nie będzie się chciała tym chwalić, co skonwertowało, a co nie. Tak naprawdę robię tego maila, landing to jeszcze będę widział. Mapę ciepła mogę później dostać i będę widział, co się klika, a co nie. No ale też nie wstawię sobie tego do portfolio, bo klient sobie nie życzy, żebym ja takie rzeczy w portfolio miał. Do tekstów sprzedażowych ogólnie moim zdaniem jest bardzo ciężko zbudować portfolio i bardzo ciężko jest przekonać klienta na teksty sprzedażowe, że mój tekst wpisze się tak w tę komunikację, że będzie z tego pieniądz. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest skutecznym copywriterem sprzedażowym, to też nie musi mieć aż takiego imponującego portfolio, dlatego że reputacja mu zrobi robotę. Tak myślę. Wychodzę z takiego założenia, że naprawdę skuteczny sprzedażowy copywriter nie opędzi się od roboty. No ale mimo wszystko te opinie warto mieć. To jak wygląda tekst, warto mieć. To, co powiedziałaś, żeby opisać, jak powstawał ten tekst, to jest coś, co ja sobie dodam do portfolio, bo tego nie mam. Ale to jest fajne. Jak ktoś robi pod SEO, to też niech pokaże pozycję, bo ludzie w większości tego nie robią, nie sprawdzą nawet, czy ten tekst jest wysoko, czy nie jest wysoko, czy zbiera ruch, czy nie zbiera ruchu, czy w ogóle wygląda jakoś w tej wyszukiwarce, czy nie wygląda w wyszukiwarce, czy się w ogóle nie zindeksował. Jak się nie zindeksował, to tu protip, można iść do klienta i powiedzieć: ej kliencie, ten tekst się nie zindeksował, warto go zindeksować, albo sprawdzić, dlaczego się nie zindeksował. Faktem, nie dostajemy za to może wynagrodzenia, ale klient już sobie zapamięta w swoim umyślę, że to jest ten copywriter, który robi coś więcej niż tylko daj pan wytyczne, tu jest faktura. Tak, właśnie o tym gdzieś tam już wspomnieliśmy, że no, freelancer jest osobą, która sama prowadząc działalność jest w stanie podzielić się z klientem o wiele większym zakresem kompetencji niż tylko tworzenie treści. Dlatego warto też zwrócić na to uwagę. A to można chociażby, nie wiem, rozpoznać po tym, jakie pytanie zadaje copywriter klientowi. No, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja uważam właśnie, że dobrego copywritera, o to jest też taki protip dla osób, które planują współpracę z copywriterem, przyjrzeć się temu, jakie pytanie zadaje copywriter. O co on się pyta? I nie tylko jeżeli chodzi o tworzenie treści, ale właśnie o takie szersze otoczenie, w jakim tekst ma funkcjonować. Przykładowo, jeżeli ktoś, nie wiem, przychodzi i mówi, chce treść na landing page, sprzedażowy, prawda, treść, no to podstawowe pytanie, no dobrze, a jak wygląda cały lejek sprzedażowy? Co jeszcze pan, pani w ramach tej kampanii sprzedażowej planuje? Bo to, co ja napiszę na landing page'u, musi oczywiście być spójne z całą ścieżką sprzedażową, mam z całym lejkiem sprzedażowym, z tą całą drogą, jaką ktoś odbędzie. No dobrze, ale ten landing page to jest do kogoś, kto już zna panią, pana, markę, czy ktoś, kto w ogóle po raz pierwszy się będzie z nią stykał i tak dalej, i tak dalej. To są te pytania, po których poznać, że ktoś myśli o tekście szerzej niż tylko właśnie jako stawianie słów. Okej, okay. Chciałem trochę pociągnąć temat formalnego wykształcenia, trochę odjechaliśmy, ale w ciekawe strony, a teraz wracamy do formalnego wykształcenia, ponieważ jak wspomniałaś, jesteś po filologii polskiej. I tu pytanie, które od zawsze mnie ciekawiło, czy wiedza ze studiów z filologii polskiej przekłada się na projektowanie treści? I bonusowe pytanie, czy przeczytałaś Ulyssesa Joyce'a? Pytanie drugie, nie. Nie. A pytanie pierwsze, wiesz co, oczywiście, że wykształcenie filologiczne, ono przekłada się na projektowanie treści w takim sensie, że no, daje pewne obycie z tekstem, daje pewną zręczność językową, daje pewną świadomość, na czym w ogóle polega komunikacja. No, ktoś, kto jest powiedzmy z wykształcenia humanistą, też powinien mieć pewną wrażliwość w ogóle na drugiego człowieka. Na jego emocje, przeżycia, pragnienia, obawy, więc a to jest bardzo ważny element bycia copywriterem, na pewno tak, ale też nie twierdzę, że ktoś, kto nie ma wykształcenia filologicznego, kto jest z wykształcenia, nie wiem, fizykiem,
nie może być dobrym copywriterem. No bo oczywiście, że tak nie można tak w ten sposób tego ująć. Właśnie myślę, że to pomaga, ale nie jest warunkiem koniecznym. Wyczytałem też, że masz ze sobą 19, co podziwiam, 19 lat pracy w edukacji i nie będę pytał o powody zmiany, ale zapytam o to, jak wyglądało twoje przejście z stabilnego, nazwijmy to, etatu na freelance. Bardzo, bardzo ostrożnie i bardzo etapowo, bo ja przez pewien czas łączyłam pracę na etacie z już rozwijaniem własnej działalności. Pracowałam gdzieś tam na początku, nie mając działalności jeszcze przez Usme, tak? Potem miałam epizod z działalnością nierejestrową, czy tam nierejestrowaną. Więc zanim podjęłam tę decyzję, że rezygnuję z etatu i przechodzę w 100% na własną działalność, no to sprawdzałam, czy rzeczywiście to jest coś, z czego mogę wyżyć, mówiąc bardziej bezpośrednio. Więc łączyłam to i to był taki mniej więcej roczny okres, kiedy łączyłam niepełną pracę na etacie z początkiem mojej działalności, początkiem mojej firmy i dopiero po roku tak naprawdę zdecydowałam się zrezygnować z etatu i przeszłam na 100% na własną firmę. Więc było bardzo ostrożnie, przemyślany sposób, to nie był rzut na głęboką wodę. No i każdemu oczywiście doradzam właśnie taki schemat, jeżeli ktoś planuje. Bycie na własnej działalności to jest zupełnie inny model pracy, myślenia o finansach chociażby, zarządzania finansami. To jest masa, ogrom umiejętności, które musisz nagle opanować, nie? Gdzieś tam, nie wiem, do dziś pamiętam, ile emocji było, jak wystawiałam swoją pierwszą fakturę, no takie już pełne działalności, tak, tylko i wyłącznie. To wystawienie tej pierwszej faktury to jest naprawdę, naprawdę takie, masz poczucie, że przekraczasz Rubikon, nie? Że jak to ja, fakturę, co tutaj się dzieje, nie? Jako firma, nie? Myślenie o sobie w ogóle w kategoriach przedsiębiorcy, firmy, biznesu, to jest ogromna zmiana mentalna. Ja zresztą cały czas przez nią przechodzę, no bo nie okłamujmy się, jak przez 19 lat pracuję na etacie, a się od 4 pracuję na działalności, no to porównanie nie, no wiadomo, że to trzeba naprawdę, naprawdę cały czas gdzieś nad tym swoim mentalem, mindsetem pracować. Klepię, gdzie tylko mogę, że pierwsze co, bo ludzie pytają, jak zostać copywriterem, freelancerem. A ja pytam, ale dlaczego chcesz zostać freelancerem? Ja wiem, że to kusi, no bo wiesz, nie masz szefa nad sobą, nie, no nie? Ale to nie jest takie o, chłopsiuk, nie? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że ja klepię, że freelance nie działa tak jak etat, że nie ma czegoś takiego, że dzisiaj postanowisz sobie, jestem copywriterem i 10 dostaniesz wypłatę. No nie, kurde, jak nie zarobisz, to nie zarobisz. No, krótka piłka. No, tak nie działa, że sobie postawisz, jestem copywriterem i gdzieś po drodze przyjdą jacyś klienci i zostawią jakieś pieniądze i nawet coś dla nich napiszę. Nie. Dlatego ja polecam ogólnie zaczynać na etacie, bo to jest bezpieczna droga. Nie jest to jedyna droga, bo można na przykład, znaczy dobrze jest zaczynać, kiedy masz zaplecze, kiedy masz przykładowo druga połówka na ciebie. Dzisiaj dosłownie nagrywałem odcinek, jak zaczynać w copywritingu i mówiłem o tym zapleczu, że jeżeli masz coś za plecami, to nawet już rozmowa z klientem jest inna. Bo jak klient ci mówi, nie dam 30, dam 25, to ty możesz, to twój wybór, czy ty mu powiesz, ok, wezmę 25, czy mu powiesz, nie chcę. A freelancer nie zawsze ma ten komfort, że może powiedzieć klientowi, sorry, ale nie. No, oczywiście, tak, jak najbardziej, no przecież jest bardzo, bardzo wiele jeszcze innych modeli, tak, w których można być copywriterem. Freelance to jest tylko jedna z. Ja wiem, że często gdzieś tam się utożsamia, nie jestem freelancerem, jestem copywriterem, jestem freelancerem, ale przecież równie dobrze mogę być copywriterem pracując na etacie dla agencji, albo mogę być po prostu, czy to na umowie o pracę, ale mogę być przecież po prostu też na etacie tak zwanym B2B, czyli tak naprawdę nie jestem freelancerem, bo dla mnie istota freelancingu polega na tym, że się po prostu pracuje z bardzo wieloma klientami, a nie dla jakiegoś jednego klienta, na tym polega, że każdy może wynająć po prostu, może wynająć moje usługi. Na tym polega freelancing, a jest bardzo wiele innych modeli. Pewniejszych, bezpieczniejszych, mniej stresogennych? Na pewno. Mających oczywiście również swoje wady.
No bo freelancing to jest rzeczywiście duże poczucie wolności, duże poczucie wpływu, decyzyjności i tak, masz takie poczucie, że tak naprawdę wszystko rozgrywa się na twoich zasadach. Co jeżeli ktoś sobie ceni takie właśnie wartości jak niezależność, wolność, że to jest wszystko po mojemu, a nie po czyjemuś, no to oczywiście freelancing jest jak najbardziej dla niego. Ale nie jest to łatwe, bo nie pracujesz, to nie jesz, nie? Skrótko. Nie pracujesz, nie masz pieniędzy. No i tyle. I to jest też ten aspekt tej wolności, nie? Że wolność to też jest odpowiedzialność. Nie? Oczywiście często gdzieś zapomina o tym, że jeżeli ty sam tylko i wyłącznie podejmujesz wszystkie decyzje, to też odpowiedzialność jest całkowicie po twojej stronie. Więc jeżeli coś zawalisz, zrobisz nie tak, nie będziesz miał w danym miesiącu, nie wiem, na chleb, to jest wynik twoich decyzji i twoich błędów albo twojego braku ostrożności, a nie złego szefa, głupich kolegów i koleżanek z pracy i tak dalej, i tak dalej. No tak nie jest, no więc jak mówię, no, dobrze przemyśleć, jeżeli chce się być freelancerem, również takie aspekty. Wolność to odpowiedzialność. Dokładnie, podpisuję się pod tym wszystkimi kończynami. Jak już jesteśmy przy tych modelach, przy zleceniach, przy wolności, przy klientach, to kolejne pytanie jest o najtrudniejsze merytorycznie albo po prostu o najtrudniejszy tekst, jaki przyszło ci napisać lub zaprojektować, złożyć, skleić. Trudno mi jest chyba teraz znaleźć jakiś taki tekst trudny bardzo, który by mi rozłożył na łopatki. Raczej nie ma trudnych tekstów, są tylko trudni klienci, nie trudni ludzie. Bo ja myślę, że jak jest nawet trudne zlecenie, to zawsze to, co się dzieje z tekstem, to nie jest nie tylko po stronie copywritera, to jest też po stronie klienta. Bo tekst się rodzi w komunikacji między copywriterem a klientem. Więc jeżeli tekst jest trudny, to znaczy, że coś nie zagrało między klientem a copywriterem, nie? Że coś tutaj poszło nie tak. Jeżeli wynik współpracy nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron, nie? Copywriter się czuje źle z tekstem i klient się źle czuje z tekstem, to znaczy, że tak naprawdę wina jest po obydwu stronach, bo to jest oczywiście mit. Mam nadzieję, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że klient zleca tekst i tyle. I na tym się kończy jego rola. Nie? No wiadomo, że to jest mit, tak nie jest. Ja myślę, że bardzo często zresztą klientów zaskakuje to, ile muszą oni pracy włożyć w to, żeby copywriter napisał dobry tekst. Czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, jak briefowałaś klienta, że klient powiedział, że Boże, tyle tych pytań, to co, ja mam ten tekst sobie sam napisać, czy co? To już bym sobie sam ten tekst napisał, jakbym miał odpowiedź na te wszystkie pytania. Zdarzyło mi się raz. Wiesz co, tak, pewnie, że tak. Myślę, że to każdy przerobił, kto się zajmuje copywritingiem, że na przykład klient chce, żeby copywriter coś wymyślił, albo żeby coś dopisał, nie? Albo my chcemy mieć teksty takie same jak XYZ i tutaj podsyłają link, nie, do strony konkurencji. Nie? Panie sobie weźmie teksty, informacje z tej strony. Oni to opisali, co my chcemy opisać. Nie? Więc pani się już nas nie pyta, tylko pani napisze. No ja myślę, że każdemu się zdarzyła taka sytuacja. Albo że klient jest zaskoczony, że używam sformułowań, których on użył w briefie, bo on chciał, żeby to było ładniej na przykład napisane, niż on to powiedział. I oczywiście wtedy pytanie, a w jaki sposób pani rozmawia z klientami o swojej ofercie? No to jak napisałem w briefie, no właśnie, no dlaczego w ten sposób nie może to być na stronie internetowej? Nie? No bo niektórym się wydaje, że na stronie internetowej to musi być tak ładniej właśnie, tak bardziej elegancko, nie? Żeby to tak było, ja mówię, no ale nie. Na stronie internetowej powinno być dokładnie tak, w jaki sposób klient rozmawia o swojej ofercie z klientem. To jest klucz. Bo potem właśnie, gdy tak nie jest, no to z reguły się pojawiają właśnie te kompetentne, profesjonalne usługi, szeroki wachlarz usług, no i tego wszystkie inne takie potworki, z którymi wszyscy copywriterzy tak naprawdę walczą, bo to jest pustosłowie, z którego nic nie wynika. Tak, i to nie jest żadna wartość dla odbiorcy. Więc tak, oczywiście, że zdarzali się klienci, którzy nie do końca rozumieli albo którym ja nie byłam w stanie wytłumaczyć,
na czym polega moja rola, bo to już inna kwestia, nie? Tak naprawdę klient nie musi wiedzieć, nie musi rozumieć, na czym polega nasza praca. Niekiedy naszym obowiązkiem jest to jakby powiedzieć po prostu, albo wytłumaczyć, dlaczego właśnie ja w ten sposób pracuję nad tekstem, a nie w inny sposób. Więc ja naprawdę zakładam, że te współprace, które były dla mnie trudne, to jest dla mnie, to zawsze była dla mnie informacja, że ja coś zawaliłam w procesie, nie? Że gdzieś tam czegoś może, że ja może nie do końca dobrze zdiagnozowałam potrzeby tego klienta, nie? Bo może powinnam była coś inaczej powiedzieć, inaczej wytłumaczyć, na coś innego zwrócić uwagę, może coś założyłam, że ktoś coś wie, a to się okazało, że właśnie wcale nie wie. Więc myślę, że każda trudna współpraca nas czegoś uczy, ale to jest bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że tekst powstaje w synergii. To jest takie ładne słowo, nie? Synergia. Ono mi się bardzo podoba, że tekst powstaje z synergii między klientem a copywriterem. To nie jest tak, że klient może się z tego procesu jakoś wyłączyć. Co więcej, jeżeli copywriter jest upierdliwy, zadaje masę pytań, męczy tego klienta i tam świdruje, nie? O jeszcze jeden szczegół, to znaczy, że ten copywriter jest dobrym copywriterem, bo wie, co jest potrzebne, żeby ten tekst zadziałał, żeby był skuteczny. I dziękować za takiego copywritera, jak się na takiego copywritera trafi. Dziękować. Wywalę to pytanie o trudny tekst ze skryptu, bo jak sobie teraz pomyślę o tych najtrudniejszych tekstach w mojej karierze, to faktycznie to nie tekst był trudny. To nie merytoryka była trudna, tylko najczęściej klient. A to, co mówisz, to drugie o tej spójności, że klient, wiesz, klient ma wrażenie takie czasem, że chce mieć na stronie takie ładne, dyplomatyczne, profesjonalne sformułowanie, tak jak powiedziałaś o tej jakości, nie? Teraz sobie wyobraź taką sytuację. Masz firmę budowlaną, która po prostu stawia domy albo kładzie kafelki, nie? I masz tę ładną, piękną, wiesz, w trosce o zadowolenie naszych klientów, wysoka jakość, indywidualne podejście i tak dalej, wiesz, tu wszyscy w garniturku, to no przecież jak na budowę, to w garniturku, nie? Zamawiasz usługi w takiej firmie jako klient, a tu ci przychodzi do domu na robotę taki, wiesz, pan Wiesiek, w brudnych ogrodniczkach, z kiepem w gębie, śmierdzący wczorajszym jabolem, patrzy się na twoje kafelki i pyta: panie, to pan tak to spierdolił, że sobie pozwolę, pardon my French, nie? I masz taki dysonans, nie? Że tu na stronie było tak ładnie, a tu przychodzi jakiś taki brudny, śmierdzący chłop i jest ta niespójność, nie? Tak, oczywiście, no, bo to jest tak, trzeba sobie zdać sprawę z tego też, że to, w jaki sposób ja zakomunikuję swoje usługi, takich klientów to przyciągnie. Więc jeżeli chcemy przyciągać poważnych, nobliwych ludzi, to posługujmy się też takim językiem formalnym. I tam nawet mogą wejść te profesjonalne usługi i kompleksowe, nie? Bo to jest język, który się naszym odbiorcom spodoba. Ale jeżeli chcemy współpracować z ludźmi, którzy są przystępni, są komunikatywni, lubią konkretny przekaz, a ja myślę, że większość przedsiębiorców właśnie lubi z takimi osobami współpracować, nie? No to używajmy też konkretnego, przejrzystego, prostego języka, tak? Bo to w jaki sposób ja mówię o tym, co robię, takich klientów to do mnie przyciągnie. I to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, którą myślę, że każdy powinien sobie uświadomić, jeżeli chodzi o treści na swojej stronie internetowej. Że to ten tekst na stronie internetowej ma być moim alter ego. Nie? Tak powinniśmy myśleć o tych tekstach na stronie internetową, że to jest moje alter ego. Zamiast mnie, tak, zamiast mojej osoby, która rozmawia z klientem, to te teksty rozmawiają z klientem. I te teksty mają pokazywać, jaki ja jestem. Oczywiście ja tutaj mówię z perspektywy osoby, która najczęściej tworzy treści na strony dla marek osobistych, gdzie ten jakby czynnik właśnie osobisty jest niezwykle, niezwykle istotny, żeby ten język tekstu oddawał język marki, tak, specyfikę marki. Ale ja uważam, że nawet jeżeli piszemy treści dla instytucji, organizacji, czy dla jakiegoś dużego podmiotu gospodarczego, to treści proste, jasne, przejrzyste, konkretne, one są zawsze lepsze od napuszczonego pustosłowia. Pustosłowie, podoba mi się to słowo. I to, co mówisz o tych markach osobistych, autentyczność. Ja przepraszam za łacinę podwórkową, ale ja nie wierzę po prostu, że taki Wiesiek, który kładzie kafelki, że on użyłby innego słowa, nie?
To jest ta autentyczność. I też się zastanawiałem nad tym w ogóle, czy pikać takie rzeczy, czy nie pikać, ale to chodzi o właśnie autentyczność. A jak jesteśmy przy klientach, to czy jest w twojej portfolio, może nie w portfolio, bo tacy klienci zazwyczaj nie trafiają do portfolio, ale w twojej karierze klient, który zapadł ci w pamięć jako ten klient z piekła rodem, taki ten jeden, jedyny, którego będziesz wspominać całe życie. Co, no chyba nie mam takiego klienta, który by mnie zniszczył, nie? Takiego klienta, który przy którym powiedziałam, dobra, to ja rzucam, nie będziesz, wiesz, nie, mówię tak, żebyś nie musiał pipać, nie? To ja rzucam ten cały copywriting i w ogóle nie wiem, i jadę zbierać truskawki. No nie, takiego klienta nie było, ale jak mówię, no pojawiają się klienci, z którymi gdzieś tam nie ma takiej energii, nie? Fajnej. Bo trudni są na przykład klienci, którzy, dobrze, powiem tak, najtrudniejszymi klientami są ci, którzy nie traktują cię jako partnera we współpracy, a traktują cię jak nie wiem, wyrobnika, albo po prostu jako dostarczyciela usług, nie? A nie traktują cię jako partnera. Czyli nie są otwarci na dialog, na rozmowę, nie pytają się, dlaczego tak, a nie inaczej, coś zrobiłam, albo którzy nie ufają, że to, co im proponuję, to jest coś najlepszego, co im mogę zaproponować. Tak, na przykład, nie wiem, gdzieś podważają twoje rozwiązania i nie interesuje ich, dlaczego tak zrobiłeś. Nie? Bo to oczywiście to, że klient niekiedy nie wie, ma wątpliwości albo, no nie wiem, ma poczucie, że może trochę inaczej by tutaj trzeba było coś zrobić w projekcie treści, to jest normalne i to jest właśnie cenne, bo w tym momencie klient podejmuje po prostu w ogóle ten dialog. Widać, że mu zależy na jakości tych tekstów, chce, żeby te teksty były jak najbardziej jego, ale ważne jest to, żeby klient był otwarty na moje wyjaśnienia i chciał przemyśleć, no mówię, okej, no dobra, a może faktycznie, nie? Może faktycznie to tak zostawmy, bo ma pani rację, albo masz rację, bo z większością klientów jednak jestem na ty, no masz rację, nie? Tak, nie, no ja nie pomyślałem o tym, że to tak może zadziałać w tekście, więc zostawmy to. Poza tym też jest ważna jedna kwestia a propos tekstów i tego, jak teksty działają, że żaden copywriter nie może zagwarantować, że tak, ta wersja jest najlepsza i to na pewno jest tak, jak ma być i to na przykład to call to action to tak musi brzmieć, a nie inaczej, bo to się sprawdzi najlepiej. Jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie jest dobrym copywriterem, bo dobry copywriter zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko trzeba po prostu sprawdzać. To, jak działa jakiś element w tekście, trzeba sprawdzać. Nie? To jest ważne. Ja proponuję to, co mi się wydaje najlepsze, najbardziej skuteczne, ale ja nie mogę zagwarantować, że to będzie skuteczne. Trzeba to sprawdzić, czyli trzeba wdrożyć tekst, puścić świat w tekst i trzeba teraz ten tekst obserwować. Albo trzeba obserwować to, jak odbiorcy reagują na ten tekst i być może trzeba coś zmienić. Dlatego ja bardzo lubię klientów, zdarzają się tacy, którzy na przykład ja tworzę treści na www, oni te treści wdrażają i nie za rok, nie? Tylko wdrażają je szybko i po pewnym czasie się do mnie zgłaszają, no i mówią, że tutaj mają jeszcze taki pomysł, bo oni by w tym tekście chcieli zmienić to i to, bo na przykład zauważyli, że to tak a tak działa. Albo no, że oni by teraz chcieli dodać jakąś sekcję, albo zastąpić coś, albo wypróbować po prostu, czy tutaj nie można by było inaczej na przykład ten tekst, tą architekturę informacji trochę, nie? Coś tam zmienić w tej architekturze informacji. Coś dodać, coś wyrzucić, coś zmienić, coś przenieść wyżej, coś niżej. No bo na przykład mają taki feedback od klientów albo rzeczywiście mają, badają, nie wiem, mapę cieplną strony i tak dalej, albo tam właśnie różne gdzieś analityksy Google mają, prawda? I sobie te informacje, te dane sobie zbierają. No i chcieliby na bazie tego jakoś tekst zmodyfikować. I to jest coś bardzo, bardzo fajnego dla copywritera, bo copywriter w tym momencie wie, że te jego teksty żyją. Nie, że ktoś ma dużą świadomość, że znowu tekst to nie jest coś wykutego w kamieniu, że trzeba to sprawdzać i w razie potrzeby modyfikować. I ja wszystkich zachęcam,
kto ma treści na www, tak? albo treści sprzedażowe, żeby po prostu nie bał się wrócić do copywritera i poprosić o dalszą współpracę, o modyfikację tych treści. Bo to nie jest tak, że copywriter się obrazi, nie? Bo no nie, jak to przecież to tak dobrze zrobiłam, nie, to musi tak być, nie? Nie, to może być inaczej, bo może coś innego zadziała lepiej, ale to, jak ten tekst działa, w to wgląd ma nasz klient, a nie my jako copywriterzy, i klient do nas musi wrócić i powiedzieć, no tutaj chciałbym może wypróbować inną trochę wersję, zmodyfikować i zobaczyć, czy to zadziała lepiej. Marzy mi się sytuacja, żeby wszyscy klienci, którym piszę treści na stronę, a potem, którzy je wdrażają, po jakimś czasie wracali do mnie i mówili, okej, to popracujmy nad tymi tekstami dalej, bo coś się właśnie zmieniło u mnie. Trochę chciałbym coś innego. Chciałbym wypróbować inną wersję tego tekstu i poobserwować, czy to nie zadziała lepiej. Nie bacie tego zrobić, copywriter się nie obrazi, a wręcz przeciwnie, będzie zachwycony. No ja będę. Co, są tacy, co się obrażają, że co ty mi tu będziesz... Tak właśnie, że klient wraca i mówi, pani, tak, mi to w ogóle mi nie działa, nie? Co to pani mi dała, nie? Za tekst. Albo nie wiem, tam kolega mi powiedział, że te teksty są beznadziejne, nie? I to proszę mi tutaj reklamację, nie? No wiadomo, że to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu klient chciał dalej nad tymi treściami z copywriterem pracować. Dlatego ja uważam, że w ogóle ktoś, kto pracuje kontentem, a teraz chyba nie jest możliwe działanie online, prawda, bez całego tej obudowy kontentowej online, to powinien naprawdę rozważyć takie stałe wsparcie kontentowe. Osobę, która będzie czuwała nad jego treściami albo doradzała, w jaki sposób te treści rozwijać, w jaki sposób te treści cały czas dbać o spójność tych treści. No bo to jest też inna sprawa, że przecież tych treści jest bardzo wiele. Okej, ja piszę treści na stronę internetową, ale przecież klient ma bardzo wiele innych treści. I zdarza się tak, że pomiędzy... To jest to, o czym ty mówiłeś, tak? Że po prostu nie ma spójności. Że to, co jest na stronie internetowej, a to jest to na przykład potem, nie wiem, w mailingu, jaki wysyła firma, w treściach na social media, to są dwie zupełnie różne rzeczy, tak? To są dwa zupełnie różne obrazy, energię firmy, więc trzeba mieć osobę, która po prostu nad tym będzie czuwała. Albo trzeba mieć osobę, która opracuje dla firmy jakieś takie bardzo jasne wytyczne, jak ta firma ma się komunikować, bo to jest inna rzecz, nie? Też, że klienci chyba mają jeszcze u nas taką małą świadomość, że powinni mieć coś takiego jak księga komunikacji albo wytyczne komunikacji, nie? Żeby było wiadomo, jak firma się komunikuje, jakim głosem marka się komunikuje i bez względu na to, czy to będą treści na social media, newsletter, mailing posprzedażowy, landing page sprzedażowy i tak dalej, żeby to wszystko mówiło jednym głosem. I to jest gdzieś problem takich małych marek najczęściej, nie? Które gdzieś tam z doskoku niekiedy te treści sobie robią i nie mają jakby takiego globalnego spojrzenia na swoje treści. I często ta spójność się w tym momencie zatraca. A jak nie ma spójności, no to wiadomo, gdzieś tam podważy naszą trochę wiarygodność. Gdzieś tam zawsze powstaje to podejrzenie, że dobra marka osobista, nie? A tutaj na pewno ktoś tam te treści wszystkie za tą markę osobistą pisze. Dokładnie. To co powiedziałaś, że małe marki mają z tym najczęściej problem, no bo taka strategia jednak kosztuje, nie? Jak iść do agencji czy do specjalisty od komunikacji, żeby coś takiego zrobił, to, no, to jest pieniądz, nie? Jest. No oczywiście. Jest pieniądz. Oczywiście. Zbliżamy się powoli ku końcowi. Teraz takie pytanko. Właściwie trochę już poruszyliśmy te kwestie, ale może coś jeszcze dodasz. Co ci dało największego boosta w karierze? Co było takim game changerem, że zrozumiałeś, że klikło i już wiem, że to jest to? Wiesz co, ja nie wiem, czy ja miałam się taki booster. Nie? No, na pewno kurs Ewy Szczepania, jak już tak znowu nawiążę, był taką rzeczą, która była dla mnie kolejnym etapem, taką rzeczą, która się mnie popchnęła, ku rozwojowi. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy ja mogę, czy mam, chyba nie, Daniel, chyba nie mam nic takiego, nie miałam takiego momentu momentu aha, że ojejku, nie? To teraz to już wiem. No chyba nie, chyba to mnie było tak bardzo właśnie
stopniowo, etapowo. Możesz pominąć, Daniel, to pytanie w ten, bo nie mam nic sensownego do powiedzenia na temat tego. Nie, Daniel, pomińmy to pytanie w montażu, proszę cię bardzo. Coś tu się powiedzieć, a to nie jest obowiązkowe, że musisz mieć taki moment aha, bo no kurde, nie oszukujmy się, rozwój to jest proces, to tak. Też nie jest tak jak przykładowo, tak. Jak budujesz masę mięśniową, że mówisz, że o 23 lutego to przyszłam na siłownię, wycisnęłam 200 kilo i tak mi biceps urósł, nie? Że to takie, no na pewno, nie zawsze to jest. Dobra, Daniel, wiem jak wybrnąć z tego pytania, już wiem. Wiesz, na pewno pojawiły się na mojej drodze osoby, które gdzieś tam mnie utwierdziły w tej drodze. Osoby, które gdzieś tam albo właśnie pomagały mi jako mentorzy, albo z którymi po prostu gdzieś w tym online bliżej byłam i gdzieś tam od nich wsparcie zaczerpnęłam. No oprócz Ewy Szczepaniak, to na pewno były takie osoby jak Małgosia Wardaszka-Daręgowska, Karolina Brzuchalska, które gdzieś taką pracę strategiczną właśnie ze mną trochę i mindsetową odbyły. Na przykład Gosia Wardaszka-Daręgowska powiedziała mi, że mam wychodzić z lodówki i mam pukać, prawda, jako marka osobista w szybkę tego piekarnika, żeby ludzie mnie zobaczyli. No i staram się to robić, chociaż bardzo jest ciężko gdzieś tam wychodzić i pukać w tą szybkę i wychodzić z tej lodówki, bo no, ja z autopromocją mam taki problem i ubolewam, że to jest niestety obowiązkowy element pracy jako freelancer. Są na pewno też osoby, na przykład, w których kursach wzięłam udział, oprócz wspomnianej, jeszcze raz, o Szczepaniach, to są takie osoby jak chociażby Kamila Paradowska, która bardzo gdzieś tam warsztatowo również mnie rozwinęła dzięki swojemu kursowi, kurs projektowania treści, który pokazał mi tą drugą stronę medalu projektowania treści, czyli nie copywritingowo, tylko bardziej UX-owo. Więc to są takie osoby właśnie, które gdzieś mi pomogły albo w osobistym kontakcie, albo właśnie przez mentoring, albo po prostu przez kursy, w jakich wzięłam udział, więc jak widać, kursy są ważne, ale być może to jest gdzieś tam moja perspektywa, ale rzeczywiście no, starałam się wybierać takie kursy, które faktycznie by mnie rozwinęły i tym osobom z tego miejsca oczywiście bardzo, bardzo dziękuję, że gdzieś tam się pojawiły na mojej drodze. Więc przede wszystkim tymi boostami byli ludzie. Nie wydarzenia w moim przypadku, tylko po prostu ludzie. Stałaś, siadaj piątka. Dzięki. Tak, pozdrawiam z tego miejsca wszystkie osoby, które wymieniła w podcaście Daniela Bartosiewicza. Tak. Przekażę, będziemy oznaczać. Gdybyś mogła dać jedną radę początkującym copywriterom, co by to było? Jedną radę początkującym copywriterom. Wiesz, jaki jest problem z tymi jednymi radami, nie? Potem ktoś sobie to gdzieś tam wbije do głowy i to będzie jakiś dla niego drogowskaz, a jestem raczej zdania, że każdy gdzieś tam sobie powinien tych drogowskazów szukać sam. Nie będę oryginalna, wiem, bardzo przepraszam. Dużo czytać innych treści, innych copywriterów. Dużo czytać, po prostu przeglądać i zachowywać sobie w głowie to, co wydaje nam się fajne, co wydaje nam się trafione i tyle. Bo nie, ja uważam, że nie uczymy się pisać tylko przez jedną drogę, że po prostu szukamy wzorców, nie? I najpierw jest gdzieś tam ten etap kopiowania, nie? W tych wzorców, opierania się bardzo na nich. To są na przykład te słynne formuły copywriterskie, nie? Z którymi każdy gdzieś tam początkujący copywriter pewnie bardzo działa. Że są formuły, słowa, wyrażenia, nie? Na przykład ten landing page to powinien być zbudowany, nie? Na takim schemacie, najpierw to. I gdzieś tam te schematy się odtwarza, ale potem jest taki etap, kiedy się dochodzi do wniosku, że to nie jest cała prawda o byciu copywriterem, że potem te wzorce, te bardzo dobre niekiedy wzorce, zaczyna się jakoś twórczo przetwarzać, albo zaczyna się je modyfikować, albo jest tak, że
to wcale nie znaczy, że nie mogę czegoś zrobić. No na przykład, to wcale nie znaczy, że nie mogę użyć zaprzeczenia, nie? Albo to wcale nie znaczy, że muszę zawsze to call to action dawać w formie trybu rozkazującego. Nie, że chodzi o to, żeby tak naprawdę tekst powiedział to, co chce usłyszeć odbiorca. A dopóki my tego odbiorcy nie poznamy, nie postawimy się w jego sytuacji, to my tak naprawdę nie wiemy, co w tym tekście zadziała. Więc myślę, że najpierw, że po prostu szukać dobrych wzorców, dużo czytać, a potem gdzieś powoli na bazie tego dochodzić do swoich własnych patentów, własnych rozwiązań, bo jestem przekonana, że każdy copywriter takie swoje patenty wypróbowane, swoje jakieś rozwiązania, swoje doświadczenie po prostu ma i tym też się copywriterzy różnią, nie? Że gdzieś tam każdy jednak ma trochę inne rozwiązania proponuje. W Gdyni na stacji SKM było kiedyś taki cytat, ale już go zamazali, że kiedy jesteś sobą, nie masz konkurencji. Więc to tak nawiązując do tego, co powiedziałaś, że ludzie czasem się tak, wiesz, siedzą całymi dniami, zmurzają się, jak tutaj znaleźć wyróżnik marki, a co tu wymyślić, czego jeszcze nikt nie wymyślił. Prawda jest taka, że czasem nic nie trzeba wymyślać. Czasem życie wymyśliło za nas. To raz, a dwa niekiedy jest tak, że no, nie zawsze oryginalność działa najlepiej. Tak, to jest chociażby, nie? To jest na takiej zasadzie, że nie można używać jakiegoś sformułowania, no bo tak robią wszyscy, więc trzeba wymyślić coś oryginalnego. A to nie zawsze jest prawda, bo tu nie chodzi o oryginalność, chodzi o skuteczność. Jeżeli skuteczne jest coś, co jest nieoryginalne, w takim sensie, że jest po prostu czymś, co wszędzie działa, no to dlaczego nie możemy tego użyć? Niekiedy jest tak, chociażby, że używamy takich sformułowań, bardzo często na przykład w call to action tak jest, nie? Że używamy jakiegoś takiego typowego call to action, typu skontaktuj się, albo kontakt. I to jest przecież mało oryginalne, wszędzie, na każdej stronie internetowej tak jest, ale czy musimy koniecznie wymyślać coś fancy, żeby było nie i inaczej i oryginalniej? To zależy. No, to też oczywiście zależy, no bo jeżeli jest marka, która stawia na oryginalność, no to jasne, to my się tam wymuszczamy, tak? No i po prostu wymyślamy coś, odkrywamy Amerykę. Ale najważniejsze przecież jest to, żeby odbiorca szybko zrozumiał, o co nam chodzi, żeby wykonał akcję, na której nam zależy. Widzę, że na tym batonie jest kontakt, no to nikt nie ma wątpliwości, o co chodzi, nie? Bo wszyscy wiedzą, że jak nacisnę kontakt, to mnie to przeniesie do kontaktu, nie? I się skontaktuje. Więc dlaczego tego nie użyć? Oryginalność w copywritingu jest bardzo często przereklamowana. I nie chodzi o to, żeby teksty były oryginalne, tylko chodzi o to, żeby teksty były skuteczne. Niekiedy jest tak, że teksty oryginalne są skuteczne, ale niekiedy jest tak, że teksty takie normalne, przeciętne są skuteczne. A copywriterowi płacą za to, że były skuteczne, a nie oryginalne. Nie, dokładnie. To nie poezja, to nie beletrystyka. My nie jesteśmy pisarzami, tylko jesteśmy copywriterami. To samo mówię, tu też nie pozostaje mi nic innego, tylko się podpisać. Mamy wszystkie pytania. Ostatnie zostało o to, gdzie Cię można znaleźć w internecie. Oczywiście na mojej stronie internetowej przede wszystkim, na stronie wysloviona.pl. Tam zapraszam, tam jest moja baza, tam są najciekawsze rzeczy o mnie, ale oczywiście również zapraszam na swoje social media, na Instagrama, albo na Instagram w bardziej formalnej formie, albo na Facebooka, albo na LinkedIn. Tam też czasem bywam, tam też mogę mnie znaleźć i się ze mną ewentualnie skontaktować oczywiście w sprawie treści. I jeszcze powiem, że niedawno zaczęłam również nagrywać swój własny podcast, więc można mnie nawet znaleźć już na Spotify'u albo na innej platformie podcastowej. Nazywa się Wysłowiony Podcast. Co prawda są na nim na razie dwa dumnie widniejące odcinki, ale oczywiście mam bardzo, bardzo mocne postanowienie, żeby ten podcast rozbudowywać, więc jak ktoś chce dodać otuchy początkującemu podcasterowi czy początkującej podcasterce, bo oczywiście feminatywy, więc podcasterce, to zapraszam serdecznie do wysłuchania, zasubskrybowania. Jasne. Wszystkie linki będą w opisie, oprócz linka do podcastu, bo to konkurencja, a copywriterzy nie polecają konkurencji. Żartuję. Nie, Daniel, proszę cię.
Będzie link, jest publiczna deklaracja, że jest podcast, że będzie tam coś więcej, więc czekamy, czekamy. I ja w imieniu swoim i słuchaczy i widzów dziękuję za ogrom wiedzy, za przybycie, za odpowiedzi i siema. Danielu, ja ci oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.